zaczynamy. Dobra, więc na ostatniej sesji, podczas tej podróży, czy bardziej można powiedzieć przechadzki przez las, spotkaliście tam dziewczynę, która no, w waszej ocenie chyba dość dziwnie się zachowywała. W każdym razie okazało się, że w rozmowie z nią, że jest córką tutejszego właściciela karczmy, tej karczmy, do której właśnie zrezygnowaliście, nie chcieliście z niej skorzystać, ale coś was tknęło i udaliście, zwłaszcza na to, że większość chłopów tam poszła wywietrzyć jakąś dziwną intrygę w tej wsi, udaliście się do gospody. Weszliście do gospody, przy wejściu do gospody widać było, że jakaś służba krząta się przy koniach. Zauważyliście jednego bardzo wielkiego konia, jeszcze takiego nie widzieliście, choć w sumie ty i Hiro mogłeś widzieć, bo ty tam z tamtych górskich rejonów jesteś, to pewnie jednorożców nieraz widziałeś. Więc widziałeś, że to jest koniec jednorożców, za to Majumi pierwszy raz widzisz takiego wielkiego konia. Masz wrażenie, że jak przybył tutaj do gospody, to w każdym boksie był jakiś koń, ale on jest zjadł i dlatego jest taki wielki. No i po wejściu rzeczywiście do gospody, ta dziewczyna od razu pobiegła, podziękowała wam za to, że ją odprowadziliście. Pobiegła od razu na zaplecze i zaczęła pracować, przygotowywać tam rzeczy, jakieś jedzenie. No to co robi córka gospodarza w gospodzie, czyli tego typu rzeczami zaczęła się zajmować. A w gospodzie, jak mówiłem, poza masą chłopów, tak, bo tak jak mówię, jest tu dość gęsto. I to pomieszczenie, w którym znajdują się wasze tokeny, to jest takie lepsze pomieszczenie. A poza tym wszędzie tutaj na tych drewnianych, żeby nie siedzieć na ziemi, rozłożone są tatami, żeby można było usiąść, i chłopi tam spożywają sake. W pomieszczeniu, w którym się znaleźliście, opisywałem to na ostatniej sesji, ale jako że dawno nie graliśmy, to pokrótce przypomnę wam, kto tutaj się znajduje. Pierwszy mężczyzna po waszej prawej, gdy weszliście, kolory od razu zdradzają, że jest samurajem klanu jednorożca, to pewnie do niego należy koń, który zjadł inne konie. Dość postawny mężczyzna w wieku około 40 lat. Naprzeciwko niego w drugim rogu siedzi dwóch mnichów. Jeden ewidentnie jest młodym, uczącym się chłopakiem, a drugi to właśnie w okolicach lekko po 40 mężczyzna z ogoloną głową. Macie wrażenie, że to ten typ mnicha, którym są samurajowie, którzy idą na emeryturę, bo jak wiecie, albo nie wiecie, samurajowie, gdy przechodzą na emeryturę, to zostają mnichami i odbywają długą pielgrzymkę, więc od razu skojarzyło wam się, że ten mężczyzna może właśnie tym się zajmować. W centralnej części sali znajduje się mężczyzna w wieku około 40 lat, w towarzystwie najprawdopodobniej syna. Oboje są roninami, nie noszą monów, ale widać, że mimo wszystko są szlachetnie urodzeni. Do tego ich zbroje i ich rynsztunek nie zdradza tego, do jakiego klanu należeli. Może minęło zbyt wiele czasu, a może nigdy do żadnego nie należeli. W górnej części sali znajduje się około 50-letni gospodarz, który tak naprawdę nie za bardzo nawet zwrócił na waszą uwagę, na waszą obecność, gdyż jest tak zabiegany, gdyż chwilę przed wami przyszła ta duża fala chłopów, którzy będą spożywali tutaj sake, a córki nie było, w związku z czym biega i ogarnia wszystkie rzeczy z tym związane. Ostatnią osobą w tej, nazwijmy to, lepszej sali jest mężczyzna, który wygląda na... Ciężko powiedzieć, czy jest to bardzo bogaty rzemieślnik, tudzież kupiec, czy jest to ubogi samuraj. Na pewno wygląda lepiej od tego chłopstwa, ale gorzej od tych samurajów. Ma dwie dziwne torby z jakimiś, czy dwie dziwne duże torby przy swoim boku, i w momencie, gdy weszliście, studiuje jakieś zapiski. Z tego, co pamiętam, my żeśmy jakby już usiedli, powiedzmy.
i te pierwsze słowa wymienione padły. Skoro tak było, to możliwe, że tak było. Przypomnijcie mi proszę, czy my cokolwiek ściągaliśmy, zamawialiśmy? No, jeśli nie pamiętamy, to nie, więc po prostu usadzono was przy stoliku i powiedziano, że ktoś zaraz podejdzie i rzeczywiście podchodzi do was ta dziewczyna, którą odprowadziliście, się skłania się bardzo nisko, tak jak powinno być i mówi witajcie w słodkiej herbacie, napijecie się czegoś, zjecie, potrzebujecie pokoju na nocleg, czym możemy wam służyć, szlachetni samurajowie? Most wciąż jest nieprzejezdny, więc pytanie Ichiro, zmieniamy miejsca, tak jak planowaliśmy? Możemy chwilę poczekać. Możemy spróbować, skoro słodka herbata, no to może herbatę? To na pewno. Hej, czy mam przynieść zaparzoną, czy zestaw do zaparzenia? Niestety z racji ilości gości to przez chwilę nie będę mogła uczestniczyć, usiąść z szlachetnymi samurajami i przeprowadzić ceremonię. No spokojnie, możesz przynieść zaparzoną. Hej. I więc ona wraca na tył gospody. Przypominam, że większość waszych rzeczy została w wiosce. Tak, pamiętam. To tyle a propos zmiany ewentualnego miejsca. Okej. Okay. Tego co pamiętam, to też nasze konie tam zostały, tak? Bo do lasu. Tak. Podejrzewam, że macie Daisho i Hiro może ma na sobie zbroję i tyle, nie? No raczej nie mam zbroi pewno, tylko. Jeszcze raz? Raczej nie mam zbroi. Aha. Może być takie właśnie katany i łatwiej. No więc. No i sakiewkę jest, bo. Sakiewkę z pieniędzmi. Dobrze, więc ona odchodzi. Siedzicie sami. Nikt was nie zaczepia, nikt się wami nie interesuje. Oczywiście samuraj klonu jednorożca skinął wam tak jak się należy w momencie, gdy weszliście, a reszta ludzi was raczej ignoruje. Mhm. Jak wrażenie po spacerze po lesie? Myślę, że jest coś tam dziwnego, ale może nie powinno nas to martwić. W końcu nie jesteśmy ani szugędżami, ani nie jest to nasza wioska. Tak. Niemniej zastanawia mnie ten efekt, który las wywiera na okolicy. Jak się okazuje, prawdopodobnie także tutejszych mieszkańców. Przynajmniej niektórych. Ja korzystając z chwili, że trwa trochę zamieszanie, trochę właśnie nitki nie zwraca nas uwagi, bo przyszła masa ludzi w jednym momencie, to chciałabym się troszkę powiedzmy przysłuchać rozmowom, które pewnie się lada moment pojawią i kto wie, może uda się dowiedzieć, co tak naprawdę tutaj ludzi sprowadza, bo jakoś tak z jednej strony jasne, no mogli po prostu przyjść wszyscy wspólnie po pracy, ale coś mi podpowiada, że to nie jest kwestia zwyczajnego przystanku na rozkładzie dziennym, tak? Na sakę. No więc właśnie jeśli jak zaczynasz się przysłuchiwać, słuchasz tych chłopów, którzy stolikiem, którzy siedzą na zewnątrz i spożywają alkohol, no to masz wrażenie, że właśnie jest, że oni często, a przynajmniej kilka dni w tygodniu po pracy, a że dzisiaj tak naprawdę z powodu deszczu, to niewiele mogli popracować, jasne przygotowali drewno na odbudowę mostu, ale tak naprawdę resztę dnia mieli spokojne, w związku z czym masz wrażenie, że fakt, może to nie jest codzienne, bo w tygodniu, nazwijmy to w dni powszednie, raczej tego nie robią, raczej tylko od święta, ale z racji tego, że pogoda jest jaka jest, to za bardzo nie da się pracować w polu, no to udali się i zaczęli sobie, że tak powiem, postanowili sobie ulżyć.
Dodatkowo możesz jeszcze przysłać się rozmowie tych dwóch Roninów i rzeczywiście wyłapujesz tam słowo ojcze, co może świadczyć o tym, że to jest ojciec z synem. I widać, że młody jest dość pobudliwy, coś tam się może nie kłócą, ale wymieniają ostrzej zdania, a mnisi macie wrażenie, że starszy mnich odpytuje młodego z czegoś. Mężczyzna, który siedzi w lewym dolnym rogu, po prostu sobie dalej czyta, a samuraj klanu jednorożca spożywa alkohol. No okej. Okay. Więc nie włapaj żadnego tekstu. A teraz złożymy ich wszystkich na ofiarę lub coś takiego. Nie, nie. Oni naprawdę rozmawiają o zbrojach, znaczy nie o zbrojach, tylko o zbiorach. Ktoś tam mówi o moście, ktoś tam mówi, że córka kogoś tam, że planuje wyjść z propozycją małżeństwa jego syna z córką czyjąś tam, więc takie typowe chłopskie gadanie. Dziewczyna po chwili wraca i podaje wam zaparzoną herbatę. Do tego dodaje jakiś przypraw, znaczy jakieś przyprawy, które wcześniej nigdy nie widzieliście. Znajdują się obok, pokazuje na tę przyprawę i mówi: to jest taka specjalność, robimy to z ziół, które zbieramy w lesie. Bardzo mocną słodycz dodaje herbacie, więc jeśli się zdecydujecie, to dosładzajcie powolutku, gdyż łatwo można zepsuć smak herbaty przesadą słodyczy. I nie czeka na waszą odpowiedź, skłania się i odchodzi. Interesting. Okej. Okay. To co, może damy sobie niedużo tego do herbaty i spróbujemy. No okej, okay, wsypujesz trochę do herbaty. Ty, Bajusi, też? Mhm. No więc rzeczywiście, pewnie gdyby wam nie powiedziała, to herbata byłaby paskudna. Bo rzeczywiście naprawdę trochę drobinek spowodowało, że jest taka słodka, bardzo przyjemnie słodka, ale jeśli ktoś na przykład by nie lubił słodkiego, to już w tym momencie byłoby za dużo. Efektem wypicia takiej herbaty jest to, że chce wam się więcej pić, no bo wiadomo, słodycz powoduje, że chce się więcej pić. Uj, kolejne. Więc popijacie sobie herbatę. Ale jeśli nie rozmawiacie ze sobą, to nic innego się tu nie dzieje. Oj. W sensie nikt was nie zaczepia, nie słyszycie żadnych ciekawych rozmów. Jest po prostu spokój. Po prostu czas leci. Naprawdę ludzie przyszli się tutaj zrelaksować i odpocząć. Nie pamiętam, którą godzinę ustanowiliśmy, że była, ale jest już wieczór, tak? I to taki już koło godziny 20. No to tak naprawdę też musimy podjąć decyzję, co robimy, jeżeli chodzi o kwestię noclegu, bo jeżeli faktycznie się chcemy tutaj przenieść, to zdaje się, że to no, może nie ostatnia chwila na taką decyzję, ale jeżeli nie chcemy tutaj przyjść po nocy, takiej bardzo, bardzo późnej nocy, to raczej powinniśmy podjąć tą decyzję teraz. Czy generalnie, nie wiem, czy pamiętacie, do wioski jest gdzieś pół godziny przez las, czy tam 40 minut, a naokoło tak z półtorej godziny. A tak. Ciężko będzie nocą iść przez las. Raz, że ciężko będzie nocą iść przez las, dwa, że też ta dziewczyna robiła nam za przewodniczkę jako osoba, która ten las dość dobrze zna i po nim chodzi. Natomiast mam wrażenie, że popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że niekoniecznie będziemy w stanie perfekcyjnie odtworzyć tę drogę, zwłaszcza, że tam nie ma ani żadnej ścieżki, ani żadnych jasnych wskazówek, którędy należy iść, by dotrzeć tam, gdzie się chce, tak? Po prostu szliśmy na przełaj po krzakczorach. Powiem tak, piękna Bajusi, to kości zdecydują.
Czy uda wam się bez problemu trafić do... Okej, okay, rozumiem. No ale no tak czy inaczej takie jest moje wspomnienie, w związku z czym niekoniecznie uśmiecha mi się wędrówka po lesie, zwłaszcza po ciemku, tak? Tak, myślę, że możemy wrócić rzeczywiście wcześniej, jeżeli żeby udało nam się dojść. Tak, jeżeli więc faktycznie chcemy, no bo powiedzmy konno w drugą stronę już będzie szybciej, tak? Natomiast jeżeli faktycznie chcemy się przenieść i tą noc spędzić tutaj, a nie ponownie w domu naszego gospodarza, no to zdaje się, że należałoby już teraz tą decyzję podjąć. Mimo herbaty. Równie dobrze. Nie wiem, czy mocno się przenosić, ale rzeczywiście przydało się wrócić w tym wypadku. Czyli co? Opłacacie swój rachunek i opuszczacie gospodę. Tak. Jeżeli się wrócimy, bo być może jakby zawsze taka decyzja gdzieś tam jest w tle możliwa, no ale to już nie... Najwyżej opłacimy wtedy, jak wrócimy, nie? Okej, dobrze. Więc wracacie sobie na drogę, wracacie sobie na trakt, jedziecie sobie drogą, znaczy idziecie sobie drogą i słyszycie konika z naprzeciwka. Co nie jest pewnie czymś jakimś mega dziwnym, ale z naprzeciwka w waszym kierunku jeszcze nie widzicie, bo to tak jakby za rogiem, ale słyszycie, że ktoś się zbliża konno, jedzie spokojnym tempem. No to jakby co prawda koń koniem, ale prawdopodobnie może nie tyle zejdziemy na bok, co się jakby będziemy iść, tak, z boku. Ale nie mamy motywów, żeby myśleć, że to jest coś złego, więc nie idziemy dalej. Jak to nie Bajusi przed chwilą? Bajusi przed chwilą podejrzewała zwykłych wieśniaków, że chcą coś zrobić, coś strasznego, więc ja nie wiem, czy macie powody, czy nie macie. To się nazywa zawodowa ostrożność. To czy jesteś skorpionem, rozumiem. Ty byś zrobiła coś złego, znaczy, że inni też zrobią. Widzicie... No, cieszę się, że ty to powiedziałeś, nie ja. Widzicie mężczyznę w zbroi klanu lwa. Może nie tak jak na tokenie, nie ma śladów krwi na twarzy, ale jego zbroja jest bardzo zdezylowana. W sensie widziała pewnie niejedną bitwę. Jedyne co jest w idealnym stanie, to katana przy jego boku i mon na zbroi, co świadczy o tym, że na pewno nie jest roninem. Ale widać, że zbroja ma wiele w miarę nowych i wiele starych, że tak powiem, uszkodzeń, które po prostu samuraj z tego czy innego powodu nie naprawia. Jedzie sobie na koniku, tak spokojnym tempem, w ręku trzyma butelkę z czymś i popija, zapewne sakę. Na prawym ramieniu ma jakąś taką opaskę, która nie za wiele wam mówi, chyba że wam coś mówi. Możecie rzucić sobie na wiedzę o klanie lwa, opartą na inteligencji. No to samą inteligencją. O tak, 14. No to ty, Mayumi, nie jesteś pewna, ale kojarzysz, że jest coś takiego jak strateńcy ich nazywają. W klanie lwa uznają, że no, życie samuraja jest cenne mimo wszystko. Mimo że jest to jeden z klanów, który bardzo często uznaje kogoś za, znaczy uznaje, że ktoś stracił honor. O tyle w dużej mierze bardzo wiele rodów nie idzie na łatwiznę, popełniając seppuku, tylko tworzą takie oddziały właśnie takich samurajów poszukujących śmierci,
którzy po prostu dostają te najgorsze zadania i walczą w pierwszych szeregach, ale na przykład właśnie Daimo nie naprawia im zbroi, nie dba o ich rynsztunek poza kataną, w związku z czym po prostu no, zamiast popełniać seppuku, że tak powiem, w domowym zaciszu, szukają śmierci w bitwie. Mhm. I on zapewne jest samurajem tego typu. Tak sądzisz po opatce, a cały jego wygląd może świadczyć o tym, że się nie mylisz. No, że co? Że się nie mylisz. W sensie jego wygląd dopełnia to, co wydaje ci się, że wyczytałaś z jego opaski. On was mija, grzecznie wam się skłania, ale nawet się nie przedstawi, idzie dalej. No cóż, no, jakby również muszę grzecznie skłonię i tyle, no. Okej. A jeśli to dla was ważne, to jest samurajem z rodziny Matsu. Spoko. Powinno to coś mówić? Nie, znaczy to jest jedna z głównych rodzin klanu Lwa, ta taka najbardziej wybuchowa. Notabene jest tam matriarchat, tak? Kobieta tam rządzi, więc. Mhm. Więc to są ci, o ile Akodo to są tacy strategia, siła spokoju, o tyle Matsu to są tacy wybuchowi i przerażający samurajowie, a na przykład ich rodzina też szkoli lwy do walki. Lwy w sensie nie samuraj w klanu Lwa, tylko lwy. Zwierzęta. Mhm. Więc minął was, jedzie sobie w kierunku gospody, a wy zasuwacie dalej. Oczywiście do wioski trafiacie bez większego problemu, bo czemu by inaczej, jest gdzieś godzina przed 10:00. Chyba widzicie, że życie w wiosce już powoli dobiega, znaczy nie tyle dobiega końca, co się uspokaja, mało już kto wychodzi. Oczywiście w domach widać, że świeci się światło, zapewne raz, żeby mężczyźni, którzy wrócą z pijaństwa, wiedzieli, gdzie wrócić, a dwa, no jeszcze pewnie nie wszyscy śpią. Powiedz mi, Ciro, co w takim razie robimy? Zostajemy? Znaczy, moim zdaniem przytoczenie się byłoby nie dość obrazem gościnności, to przy okazji niepotrzebną pracą. Ja bym spędził jeszcze tej chwilę czasu, położył się spać i z rana wyjechał. Dobrze. Okej, okay, więc wchodzicie do domu Joriki, który zarządza tą wioską. Tam już raczej wszyscy śpią, ale oczywiście udajecie się do pokojów, które wam wyznaczono i udajecie się na spoczynek. Tak naprawdę nie wiecie, o której was budzą, bo oni już spali w momencie, kiedy wy przyszliście, no ale z drugiej strony to jest wioska, więc pewnie życie zacznie tętnić dość wcześnie, w związku z czym śpicie sobie w najlepsze. Rzućcie proszę test pustki. Jaki poziom trudności? Kto więcej, ten będzie miał proszę sen, o tak to powiem. Okej. Okay. Jak to mówiło się na placu za małego, oliwa sprawiedliwa. Śpicie i budzicie się w pokoju tej gospody, w której byliście przed chwilą. Przynajmniej tak wam się wydaje. Jest cicho, a w powietrzu unosi się metaliczny zapach krwi. Otwieracie drzwi. No to zrobimy to w ten sposób. Otwieracie drzwi. Wyglądacie z pokoju. Jeśli nie widzicie, to wasze tokeny znajdują się w lewym dolnym rogu mapy. Widzicie? Mhm. To nie w prawym dolnym rogu? Przepraszam.
Uchylacie drzwi i widzicie przed sobą plamy krwi na podłodze. Zakładam, że możecie poruszać swoimi tokenami. Drzwi jest kątka ze dwóch? Mhm. Tak, krew jest ewidentnie świeża. No dobrze, ja wyjrzę tak jakby trochę bardziej. Zerknę, czy jest to kwestia śladu, wiesz, na zasadzie ktoś został ranny, na ziemi została krew, czy jest to bardziej powiedzmy skutek walki, tak, więc wtedy te ślady się będą gdzieś tam ciągnąć, czy... No chyba bardziej jakieś bitwy, bym powiedział, bo krwi jest tyle, że no jakbyś wzięła Ichiro teraz i upuściła, który jest kawałem chłopa, i upuściła z niego całą krew, to miałabyś kłopot napisać wszystkie te, rozmalować na podłodze wszystkie te mazy, które się znajdują. Przynajmniej tak ci się wydaje w pierwszej chwili. Oh. Okej. Okay. Ichiro nam gdzieś poszedł. On słabiej śni. No, jeśli wychodzisz, to widzisz tak. Więcej. Wychodzę, zerkam jakby na to, co się dzieje. Masz wrażenie w momencie, kiedy wyszłaś, masz wrażenie, że coś się zapieniło w to jest. Okej. Okay. Więc twoja towarzyszka wyszła na zewnątrz i w zasadzie ty też zauważyliście te ślady krwi, które są wszędzie. Na pytanie Bajushi, czy jest to krew jednej osoby, czy wielu, skwitowałem, że jeżeli wypuściłaby z ciebie całą swoją krew, to ciężko byłoby jej wszystkie mazy zrobić. Okej. Okay. W sensie świadczy to o tym, że jest to zapewne trochę więcej krew więcej osób. Widzicie, poza tym, że leży krew na ziemi, to jeszcze w tej bani z wodą, która jest na środku tego placu, też jest krew w środku. Zobaczyć, co jest w tym pomieszczeniu. Proszę cię bardzo, już ci odsłonię. Widzisz trzy ciała. Pomieszczenie jest tego typu, że mają główny salonik i są dwa pomieszczenia do spania. Widzisz martwego mnicha, martwego Ronina oraz tego mężczyznę, który tak naprawdę nie określiliśmy, kim jest. Ronin próbował chyba walczyć, bo dobył katany, ale na niewiele to się zdało. Okej. Okay. Ty, Bajushi, widzisz, że jak przeszłaś tutaj, jesteś trochę na podwyższeniu, to widzisz, że czyjaś noga wystaje z tej bani z wodą. No właśnie, wspominałeś, że coś się zapieniło, więc chciałabym to sprawdzić, ale to mam wrażenie, że już wiem, o co chodzi. No teraz widzisz nogę, jak podeszłaś bliżej, więc widzisz, że pływa tam ciało tego samuraja klanu Lwa, którego widzieliście na trakcie. Chyba to, co jest w tym pomieszczeniu. To jest to pomieszczenie, w którym raczej nikt nie sypia. W związku z czym po otwarciu widzisz masę śladów krwi, ale nie znajdujesz żadnego ciała. To ja z kolei się przejdę gdzieś tutaj, tak? Bo tutaj z tego co pamiętam też jest jakieś pomieszczenie gdzieś. Tak, też dużo krwi, ale żadnego ciała. Tutaj te ślady krwi, jak tak zaczynacie oglądać, to wręcz wyglądają, jakby ktoś się pastwił nad tymi ludźmi, w sensie zranił go i kazał mu pełzać, a dopiero gdzieś dalej, dużo dalej go zabijał. Okej, a to przy wyjściu, bo to chyba było wyjście, gdzie stoję, czy nie? Tak, dokładnie. Gdzieś tam były stajnie też dalej. Widzisz martwego syna karczmarza, które ewidentnie ślady wskazują na to, że wybiegł na zewnątrz, pewnie chciał biec do wioski po pomoc, ale nie udało mu się to.
A co z końmi? Tam powyżej. To trzeba iść do stajni. No tak, były stajnie tam powyżej, więc tupamy do. W stajni widzicie konia, nic nie jest, i widzicie śpiącego syna Ronina, śpiących służących jednorożca oraz śpiącego mnicha. Znaczy w sensie tego młodego mnicha, bo ten stary nie żyje. Okej. Okay. Chyba idziemy go budzić. Nie możesz. Chyba próbujesz, tak. Próbujesz ich dotknąć i widzisz, że twoja dłoń przechodzi przez niego. Dopiero teraz zwracasz, że nie, zwracasz uwagę, że nie masz stóp. Że unosisz się lekko nad ziemią, tak jak to duchy w Rokugania. Nie wiesz, czy... Znaczy nie wiesz, co się dzieje. Nie jesteś ani biegłym w sztuce szugędżów, ani nie jesteś szugędżą. Nie masz wiedzy o szugędżach, więc nie masz pojęcia, co się dzieje. Po prostu... Teraz zrozumiałeś, że chyba to po prostu, wiesz, to ci chyba śni. Ja wiem, bo kładliśmy się spać u wieśniaków, a nie tutaj. No ale wiesz, magia jest wszechobecna w tym świecie, ale teraz już jak go nie umiesz dotknąć i widzisz, że nie masz stóp, a tak naprawdę nie idziesz, to zdajesz sobie sprawę, okej, to ja śpię i to mi się wszystko wydaje. Pewnie chodzi o to, że Bajushi po prostu tak nakręciła, że wieśniacy idą zrobić coś złego i w ogóle to jest wszystko takie dziwne, że po prostu wyobraźnia spłatała ci figle. Ja postaram się znaleźć wejście do do kuchni. No to idź do góry. Widzisz wejście do kuchni. No i super. I słyszysz płacz. Brakuje mi córki karczmarza i karczmarza. I słyszysz kobiecy, dziewczęcy w zasadzie, nie kobiecy, płacz z kuchni. No to szukam jej. Wchodzisz do pomieszczenia. Widzisz też dużo śladów krwi. I stojącą, możecie przechodzić przez ścianę, bo nie działa dynamiczne oświetlenie. Widzicie córkę karczmarza, która leży nad swoim ojcem, tak jakby próbowała go cucić czy coś, mimo że jest świadoma tego, że on nie żyje. I w momencie, gdy weszliście, podnosi wzrok, patrzy na was. Przecież was tu nie ma. Co wy tu robicie? I w tym momencie, gdy powiedziała te słowa, usłyszeliście pianie koguta i budzicie się w swoich łóżkach w wiosce. Jestem przesądnym chujem. Wzywam się na równe nogi i lecę po swojego konia. No więc Bajusz, i podnosisz się jeszcze taka zaspana. W momencie, gdy chciałeś zapytać Hiro, czy ty też, no to on się zerwał na równe nogi i wybiegł z domu. To mi daje więcej odpowiedzi niż jakiekolwiek słowa, w związku z czym sama się zrywam i dołączam do swojego towarzysza. Licząc na to, że też się jakby na tym nie znam, ale liczę na to, że to był tylko bardzo nieprzyjemny sen, a nie rzeczywistość. No więc w momencie, gdy biegniecie do tego domu, przy którym jest stajnia, widzicie, że do wioski wjeżdża patrol chyba czterech samurajów klanu Żurawia. I to są wszystko samuraje, to nie są żadni Ashigaru. Okej. Okej, a z której strony wjeżdżają? Od strony mostu? Raczej, jeśli patrzymy tymi kategoriami, to raczej od strony gospody. Okej. Okay. Ja tam się koniuję, więc... Tak, jakby chyba plan się nie zmienił. Oczywiście chłopi wam szybko wyciągają, podają siodła, które są wyczyszczone. No wiadomo, nie są to jacyś specjaliści od tego, ale zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby było w porządku. Podają wam konie, bo... Znaczy, w sensie wychodzą z siodłami i patrzą na was, czy na zasadzie, czy wyciągacie ręce po siodło, czy czekacie, aż je osiodłają sami, więc... Chyba w tym wypadku siodłamy sami. No, raczej siodłamy sami. No więc oni podają wam siodło, skłaniają się i w tym pochłonie wychodzą z tego.
a samuraje klanu Żurawie już wjechali do wsi i słyszycie dość głośną rozmowę. Obywatelu, tak mój panie, szukamy dwóch samurajów. Podobno macie tutaj samuraja z klanu Lwa i z klanu Skorpiona. Tak, u zarządcy wioski się zatrzymali. Pokiwał głową i jadą. Generalnie jesteście w tej, jak to się nazywa, w stajni i oni was nie zauważyli w momencie, kiedy wy wbiegaliście do tej stajni. Drzwi ze stajni są zamknięte, a oni rozmawiali z chłopmi, którzy mieszkają w domu przy stajni, w związku z czym jadą i nie widzą was. Jeśli chcecie uciec, to teraz jest ten moment. Nie mamy ze sobą zbroi ani innych rzeczy, de facto jesteśmy nawet w podstawowych kimonach. W tak zwanych nocnych. Tak, wiesz co, ja zrobię to z kulturą, czyli wyjadę i pojadę w stronę karczmy, chyba że zwrócą mi uwagę, że to mogę być ja, to wtedy się zatrzymam. Wiesz co, szczerze mówiąc, czy oni się odwrócą? Powiedział, jest takie 50 na 50, czy oni się odwrócą, więc parzysta się odwrócą, nieparzysta nie. No to dawaj. A, no to odwrócili się tam. Jeden już, znaczy jak siadali z koni, to was zauważyli. Jeden jest nieparzysta przecież. No i powiedziałem, nieparzysta się odwrócą. A, dobra. Czy inaczej powiedziałem, Bajushi, skorpiony są uczciwe. Wydaje mi się, że powiedziałeś odwrotnie, ale wszystko jedno dla mnie. Okej, okay, nie, dobra, to oni wchodzą, dwóch do jednego, oni wchodzą, oni potem na odsłuchach wyjdzie. Oni schodzą z koni, ale nie odwrócili się, więc możecie sobie odjechać, w sensie, nie ma problemu. No to patykajamy. Okay. Grzecznie udajemy, że nie usłyszeliśmy tej rozmowy. No okej, okay, to nie była rozmowa do was, więc nie ma tutaj... No właśnie. Nie ma tutaj najmniejszego problemu, nie? Okej, okay, powiedzcie mi moi drodzy samurajowie, gdzie podążacie? Tej gospody. No do tej gospody. Tej, gdzie zamordowaliście, znaczy... Wróć. Okej, okay, więc wracacie do gospody. Więc wracacie do gospody. Oczywiście podjeżdżacie od zupełnie od frontu. W zasadzie damy was na... Albo dobra. Widzicie, że krząta się tutaj może z pięciu na pewno samurajów klanu Żurawia, gdyż to są, wiadomo, ich ziemie jeszcze. Zebrali tych wszystkich służących, przepytują ich. No, wygląda na to, że ktoś tu na to najechał i, znaczy w sensie przede wszystkim, co najważniejsze, wydaje się, że to, co wam się śniło, to wydarzyło się tu naprawdę. Świadczą o tym zwłoki syna karczmarza, które leżą przed gospodą. I właśnie ci samurajowie z klanu Żurawia stwarzają wrażenie, że po prostu przybyli tutaj jakieś i zaczynają prowadzić jakieś, nazwijmy to, śledztwo lub coś w tym stylu. Myślę, że tu was przerzucę, bo po co na mapie. A wy co robicie, moi drodzy? No, myślę, że jakby podchodzimy do nich. No, raczej nie, w tym momencie nie zawrócimy się i nie wrócimy do siebie. Dokładnie. Okej, wyglądacie trochę dziwnie rzeczywiście z uwagi na strój, w którym przybyliście. Samurajowie klanu Żurawia skłaniają wam się odpowiednio nisko, ale widzicie, że no dość podejrzliwie na was patrzą. Dajcie mi sekundę. Damy nawet dwie. Więc no, patrzą na was dość podejrzliwie. Jeden chyba starszy rangą wychodzi naprzeciw i pyta. Witam. Co was tu sprowadza, samurajowie? Mieliśmy potworny sen o tym miejscu. On się tak trochę uśmiecha, jak to słyszy, tak? Wydawał się na tyle realistyczny, że postanowiłem to sprawdzić. Patrzył na Bajushi. Szukamy samuraja klanu
Skorpiona oraz samuraja klanu Lwa, którzy byli tu wczoraj na herbacie. Patrzę się na Bajuszy. On patrzy na nią, choć doskonale zdajesz sobie sprawę, że twoje barwy klanowe bardzo łatwo pomylić, szczególnie ludziom z niższego stanu, z barwami klanu Lwa. Co już chyba miało miejsce kiedyś w tej kampanii. Mogło się tak zdarzyć. Czy byliście samurajowie tutaj wczoraj na herbacie? Byłam tu wczoraj, ale nie z samurajem klanu Lwa. Samuraj klanu Lwa minął nas wieczorem, gdy wracaliśmy. Rozumiem. Czy możecie zejść z koni? Siadam. Możemy. Naturalnie. On pokazał jednemu ze służących, bo tak jak mówię, służący jednorożca przeżyli. Pokazał chłopu, by zabrał konia. Koń został zabrany. Namiestnik Doji Yasumoto pragnie porozmawiać z tymi samurajami, którzy byli tutaj wczoraj. W związku z czym proszę za mną. I prowadzi was do tej głównej sali, w której nie było żadnego ciała i też jest ona najmniej, że tak powiem, pohańbiona krwią. Siedzi mężczyzna w wieku około 40 lat. Gdzie ma jego token? Dobra, nie mam takiego starucha, to będzie bez tokenu. Siedzi siedzi sobie, widzicie córkę karczmarza, która mu usługuje. Lekko się wzdrygnęła, jak was zobaczyła. Trochę się wzdrygnęła, jak was zobaczyła. Ale obsługuje go dalej. Witajcie, samurajowie. Co sprawia, że spotykamy was na ziemiach mojego pana? Znaczy na ziemiach, które Daimo powierzył mi. Uczestniczyliśmy w topazowych igrzyskach jeszcze niedawno i wybraliśmy się na podróż do stolicy. Rozumiem. Gdzie spędziliście noc? W sąsiedniej wiosce. W domu tamtejszego zarządcy. Poprzednią noc zresztą też. Dlaczego wybraliście chłopską wioskę, a nie karczmę? Moja własna decyzja. Dodatkowo ludzie przy moście odradzali nam to miejsce. Rozgląda się. I jak widać, wychodzi na to, że mieli rację. Dobrze, usiądźcie. Wskazuje jeden z czystszych stolików. Napijcie się herbaty. Zobaczymy, czy zarządca wioski potwierdzi wasze zeznania. Do tego czasu proszę was, byście nie opuszczali gospody. No i rzeczywiście po dłuższej chwili przyjeżdżają ci samurajowie, którzy byli w wiosce i przywożą ze sobą zarządcę wioski, który oczywiście pada na twarz przed namiestnikiem. Namiestniku, to zapewne ci dwaj samurajowie, o których wspomina służba, powiedz mi, czy ci samurajowie zatrzymali się u ciebie na noc? Tak, mój panie, zatrzymali się u mnie na noc. Czy widziałeś ich dzisiaj rano? Nie, mój panie, opuścili mój dom przed moim wyjściem, ale na pewno w nocy byli u mnie, gdyż widać to po niezaścielonym materacu i dobrze. A o której wczoraj położyli się spać? Nie wiem, mój panie, udali się około godziny
18, 17, 18 opuścili dom i nie mam pojęcia, kiedy wrócili. Ach. Czyli mogło być tak, że wrócili dopiero po wydarzeniach, które wydarzyły się tutaj w gospodzie. Nie wiem, mój panie, ale tak, to możliwe. Nie wiem, o której przyszli. Rozumiem. Możesz odejść, ale zostań w pobliżu. Woła jednego z żołnierzy, znaczy z jednego z samurajów. Weź jednego z ludzi, wróćcie do wioski i zapytajcie, czy ktokolwiek wie, o której godzinie ci samurajowie wrócili do wioski. Tak, mój panie. W ogóle was ignoruję i tam piję sobie herbatę. Zauważyłam. Piję sobie herbatę. Znaczy w sensie nawet jak zostaliście sami, to was ignoruję, o to mi chodzi. Piję sobie herbatkę. Ma was w dupie. Robicie coś, czy poza piciem herbaty, którą wam zaproponował? Ewidentnie są tutaj ludzie, którzy się tym zajmują i raczej chyba musimy teraz czekać na zeznania, więc nie. Tak, ale no, czy wiadomo, możecie próbować z nim gadać, możecie próbować. Dziewczyna ta, którą spotkaliście w lesie, przynosi wam jedzenie. Bo z racji wczesnej pory przygotowuje śniadanie dla wszystkich, więc przynosi też wam. Skoro nic nie robicie, to po jakiejś półtorej godziny, bo jechali galopem, wracają żołnierze. Jeden widać, że ma wręcz bladą twarz. Przychodzi przed namiestnikiem, skłania się bardzo nisko. Panie mój, nie znaleźliśmy nikogo, kto potwierdziłby, o której godzinie wrócili ci samurajowie. On tak doskonale, ale panie, chciałem jeszcze coś powiedzieć. Tak. W wiosce zamordowano trzy rodziny wymordowano. Widzicie, że na jego kamiennej twarzy maluje się uśmiech i przenosi wzrok na was. Doskonale. Możesz odejść. Wydaje mi się formalnością, zwraca się do was. Przesłuchanie szlachetnie urodzonego Ronina, który przeżył, oraz mnicha, gdyż wiadomo, że to prawdomówne osoby. Ale wydaje mi się, że jako namiestnik tych ziem wyrok jest oczywisty. Jednak nie mogę pojąć, dlaczego przyjechaliście na naszej ziemię. Żadne z nas tego nie zrobiło, namiestniku. Znaliście ich wcześniej, czy po prostu musieliście dać upust swoim, nie wiem nawet jak to nazwać. Tak jak powiedziałam, żadne z nas tego nie zrobiło. Mówił nas namiestnik o coś, co nie miało miejsca z naszej strony. Rozumiem. Zawołajcie tego mnicha. No i wprowadzają tego chłopaka. On się skłonił. Skłonił się namiestnikowi, ale skłonił się też wam. Opowiedz mi, co tu się wczoraj stało. Nie wiem, mój panie, ale... Znaczy nie wiem, panie. Nie mój panie. Nie wiem, panie. Całą noc przespałem. Wręcz z reguły... Mam kłopot ze spaniem w nowych miejscach, a tutaj nie interesuje mnie twój, jak minęła ci noc, przerywa mu namiestnik. Czy widziałeś, że ci samurajowie są w jakikolwiek odpowiedzialni za to, co się tutaj stało? Nie, mój panie, nie mogę powiedzieć niczego przeciwko, nie ma niczego w ich obronie. Rozumiem, jesteś wolny, nie opuszczaj gospody. Zawołać mi tego Ronina. No i wiadomo, znowu służba przyprowadza tego Ronina.
W tym samym czasie do gospody wchodzi młoda kobieta również z klanu Żurawia. Ale skłania się namiestnikowi, skłania się wam. Panie, miałam wyjechać dla ciebie jako powitanie, ale nie spotkaliśmy cię na trakcie, w związku z czym nasz pan, mój ojciec, niepokoi się tym, że nie przybyłeś jeszcze. On też wstaje, bardzo nisko się jej skłania, co może świadczyć o tym, że jest bardzo wysoko postawiona mimo młodego wieku. On jest koło 40. Pani moja, wybacz, ale natrafiliśmy tutaj na pewne morderstwo, wręcz rzeź bym powiedział. I staram się ustalić, kto to zrobił. Na razie wszystko wskazuje na tych samurajów. Jeśli Ronin, którego zaraz przesłucham, nie stanie w ich obronie, będę musiał skazać ich na śmierć. No, rozumiem. Siadła w kącie i wezwali tego Ronina. Ronin siada w zazen naprzeciwko niego. Powiedz mi, chłopcze, czy widziałeś, co tu się stało? Nie, panie. Jest mi wstyd, że nie stanąłem w obronie mojego ojca, ale nie mam pojęcia, co się stało i nie jestem w stanie tego powiedzieć. Rozumiem. A powiedz mi, czy znasz tych dwójkę z samurajów? Pokazuję na was. Tak, znaczy nie znam z imienia. Nazwiska mogę się domyślać. Przybyli wczoraj do gospody. Wypili herbatę i ją opuścili. Rozumiem. A powiedz mi, czy czuliście wrogość w stosunku od nich? Wiesz, przedstawiciel wielkiej rodziny, do tego przedstawiciel małego klanu, czyli niewiele więcej od twojego ojca, a jednak pewnie panoszył się i chciał. Ta dziewczyna wstaje. To chyba nie ma żadnego związku, panie namiestniku. Tak, wybacz pani. Czy widziałeś jakieś fakty, które mogą świadczyć za albo przeciw temu, że ci samurajowie popełnili ten czyn? Nie, mój panie. Rozumiem, możesz odejść, nie opuszczaj gospody. Namiestnik wstaje. Pani, jako że jestem namiestnikiem twojego ojca, jego tutaj nie ma, reprezentuję jego i reprezentuję prawo. Wszystko świadczy o tym, że w miejscach, gdy pojawiali się ci samurajowie, są jedynymi, którzy przeżyli, ginęli ludzie twojego ojca. W związku z czym uważam, że powinniśmy natychmiast wymierzyć im karę śmierci. Rozumiem, namiestniku. Poczekaj na zewnątrz, sama przesłucham tych samurajów. Ale pani, taka jest moja wola. Tak, pani. Wychodzi i prawie trzaska tymi przesuwnymi drzwiami, gdy to robi. Podchodzi do was. To jakoś skomentować, ale siedzę cicho. Podchodzi do was, siada w zazen przy stoliku, przy którym jesteście. Znaczy po drodze bierze z jakiejś komody czy z mebla, które stoi, filiżankę kawy. Siada obok was. W ciszy nalewa sobie herbaty, bierze łyk, obserwując ciebie, Bajushi, następnie bierze łyk, obserwując ciebie, Ichiro. Jestem Doji Ayano, córka głównego namiestnika tych ziemi i kuzynka pana i bratanica pana Doji. Nazwisko mi wyleciało. Mówi imię klanu Żurawia. Mhm. Z kim mam przyjemność?
I Zielonikka, i moja towarzyszka. Bajuszy Majumi. Czy to nie ty, panie, wygrałeś tapazowe mistrzostwa? Owszem, to byłem ja. Nie miałem okazji widzieć twoich wyczynów, ale, do Kyuden Doji dobiegło ich... dobiegło opowieści o nich. Kyuden Doji, czyli pałac Doji, główny zamek. Znaczy główna siedziba rodziny Doji. Zapytam raz, bo wierzę, że fortuny i kamień nie pozwoliliby, by człowiek bez honoru wygrał tapazowe mistrzostwa. Czy zrobiliście czynów, których zarzuca wam namiestnik? Nie. Nie. Rozumiem. Natomiast jeżeli wolno mi, pani. Proszę, mów. Mów swobodnie. Czy tutaj jest może, popraw mnie, teraz mistrzu gry, jakiś Shugenja? Tak? Dobrze pamiętam? Znaczy tutaj teraz nie widziałam. Nie widziałam. Jeśli potrzebujesz wiedzy, to na pewno ten młody mnich ci ją udzieli, ale jeśli potrzebujesz rzucenia czaru, to chyba najbliżej na zamku mojego ojca. Bardziej zweryfikowania. Myślę, że możesz porozmawiać z tym młodym, mnichem. Na pewno jego wiedza jest duża, ale czy posiadam moc magii, magii żywiołów, tego nie wiem. Chcę wam zobrazować sytuację. Wierzę wam, ale dowody i zeznania, które, znaczy dowody, fakty, które świadczą przeciwko wam. Może są trochę naciągane, ale są wystarczające, by skazać was na karę śmierci. Nie mam pojęcia, dlaczego namiestnikowi śpieszy się tak z tym i ja wolałabym przekazać to komu innemu, by ewentualnie w przypadku mojego błędu, sami rozumiecie. Ale nie wiem. Nie wiem, dlaczego nie interesuje mnie to. To jest najmniej ważne. Nie mogę podważyć jego decyzji, bo jestem osobą w waszym wieku i mimo, że mój ojciec jest ważną osobą w naszym klanie, on może podważyć, ja nie mogę. W związku z czym... postaram się... to była pauza, moja droga, nie skończyłam jeszcze. Uśmiecha się tak ciepło. Mój Yojimbo będzie was pilnował, byście nie opuścili terenu gospody ani wioski. Rozumiem, że zabójca gdzieś tu się ukrywa. Jeśli znajdziecie zabójcę, zmuszę namiestnika, by skazał jego, nie was. Jeśli do, myślę, że jutrzejszego świtu tego nie zrobicie, nie będę mogła was chronić. Oczywiście w tym czasie udam się do mojego ojca i może on zadecyduje inaczej, ale też wątpię, by podważał decyzję swojego namiestnika. A, i uśmiecha się tak ciepło, kładąc prawie dłoń na twojej dłoni, Hir, ale wiadomo, że w Rokugani dotyk jest przesadą, ale kładzie ją obok. Także poczułeś, że tak powiem, ciepło jej dłoni, mimo że cię nie dotknęła. Nie muszę dodawać, że będziecie winni mi drobną przysługę. Ma się oczywiście rozumieć. Dobrze. Dopiję swoją herbatę. Namiestniku. Tak, pani. Myślę, że możesz mieć rację, ale są to jednak samurajowie. Ten oto tutaj Borsuk jest tapazowym czempionem. W związku z czym należy mu się możliwość wyjaśnienia i rozwiązania tej sytuacji. Dali mi słowo honoru, a wiadomo, że honor tapazowego mistrza i nie może być podważalny. W związku z czym
dałam im dzień na znalezienie sprawcy. Jeśli tego... A on dwa razy próbował jej przerwać, ale ona tylko uniosła lekko dłoń. Jeśli do jutrzejszego świtu nie znajdą i nie przedstawią przed nami faktycznego sprawcy tego haniebnego przestępstwa, to skażemy ich na śmierć. Oczywiście damy im możliwość popełnienia seppuku, bo oczyścić swoje te... Oczywiście rozumiem twoje obawy, dlatego mój Yojimbo, strażnik Daidoji, będzie ich pilnował i będzie podróżował za nimi jak cień, byśmy mieli pewność, że nie zrobią nic głupiego, a przede wszystkim nie rzucam swojego słowa i nie uciekną. Widzicie, że namiestnikowi to bardzo, ale to bardzo nie odpowiada. Ale oczywiście skłania się nisko. I tak, moja pani, ale odwlekasz tylko nieuniknione. Ona się uśmiecha, woła swojego Yojimbo, którego wam przedstawia skąd? Gdzie go mam? Możemy zrobić takie 15 minut przerwy? Właśnie. To co robicie? Ona przyprowadza wam tego. Z tego swojego Yojimbo. Informuje go, że ma was pilnować, tak? Że ma was pilnować i że ma wam w niczym nie przeszkadzać. Że ma wam w niczym nie przeszkadzać, ale że ma pilnować, żebyście nie opuścili tego. Tego tutaj. Już jest wielki na całą to. No. Rozumiem, że na nam nie wierzą, tak? Słucham? Rozumiem, że na słowo nam nie wierzą. Wiesz co, chyba bardziej ona zrobiła to po to, żeby namiestnik się nie przypierdalał, a nie dlatego, że... Namiestnik też nam na słowo nie wierzy. On wam nie wierzy na słowo, on wie, że jesteście winni. Pytanie do MG. Dobrze rozumiem, że samuraj nigdy nie kłamie, a oni nie mają dowodów, które by nas skazywały, więc w teorii, jeżeli my powiemy, że tego nie zrobiliśmy oboje i za siebie poręczymy, to... Nie możecie za siebie ręczyć, bo jesteście razem tymi, ale cała reszta się zgadza. Okej, okay, czyli de facto, jak my powiemy, że tego nie zrobiliśmy, to on nie może nas skazać. Ale on może was skazać i potem się tłumaczyć. A wtedy możemy się z nim pojedynkować. A. Możecie. Oczywiście, że możecie. Pojedynkować się możecie zawsze. Piątka awareness. Nie, on to jest jakiś dyplomata raczej. Ale zgaduję, że ma swojego własnego Yojimbo. Pewnie Yojimbo ma. Yojimbo to jest ochroniarz. Najprościej mówiąc. Just po prostu ochroniarz, tak, czy to jest jednocześnie też sekundant? To jest ochroniarz. Znaczy nie do końca, bo Yojimbo ma za ciebie oddać życie. Dokładnie. Więc jeżeli idziesz na pojedynek, to on może wyznaczyć Yojimbo za siebie, a Yojimbo powie, o tak, zajebiście, mogę zginąć ze swojego pana. Ale są też czempioni. Każdy klan ma swojego czempiona. Jeżeli on jest na tyle ważną osobą, to może poprosić czempiona, żeby go reprezentował. Bo na przykład Daimo, mimo że z reguły ma, no akurat na przykład, nie wiem, w przypadku waszych obu klanów jest Bushi, to równie dobrze może czempiona klanu wyznaczyć. A czempionem klanu jest teraz w chwili obecnej, chyba jak dobrze kojarzę, Szary Żuraw. 9 pustki, 7 awareness. Tak, mówiąc kościół, bierze, wypierdalacie najpierw wrzut z pokoju 60 na awareness. Usłyszałam 9 pustki, to mi wystarczy jakby. No, i jak przeżyjesz jego pierwszy cios, to wtedy zaczynacie dopiero skupienie i to wszystko. Tak, i co jest zabawne, potem jeżeli znowu przeżyjesz jego kolejny cios podczas duelu, to znowu trafiacie jeszcze raz, zanim w ogóle zaczniecie walczyć. Something like that. Tak, czyli musisz przeżyć 3 ciosy ogólnie. Żeby dać sobie radę. Nawet krabowi będzie ciężko. A gościu nosi wybitną, jakąś totalnie zajebistą katanę ostatecznego rozpierdolu, więc prawda ma 6-5. Katana ostatecznego rozpierdolu, podoba mi się. Po prostu katanę rodową rodziny Kakita, ale może być katana ostatecznego rozpierdolu. Mężczyzna, który z wami zostaje, jest widać, że jest dość młody, znaczy jest starszy od was, ale jest dalej przed 30. Nosi ciężką zbroję z monem rodziny Daidoji. Czyli tych typowych właśnie wojowników, żołnierzy klanu Żurawia.
No dobrze, okej. I w zasadzie widzicie, że wszystkie żurawie poza nim zaczynają się zbierać. Jedźmy do stolicy, mówili. Będzie fajnie, mówili. Nie spodziewałem się, że spotkają nas morderstwa innych ludzi. No tego o tym nie mówili. Tego nie było w kontrakcie. Dobra, skoro mamy cały za dzień... Za wszystkim stoi Togashi, bo pojechaliście w drugą stronę. I on to uknął na pewno. Dokładnie. Co do rzeczy, które chcemy robić, mi się wydaje, że zanim zaczniemy robić cokolwiek większego, fajnie byłoby zrobić overall przesłuchanie ludzi w wiosce, co widzieli. I na to będziemy poświęcili parę godzin, bo to by nam dało jakiekolwiek informacje i dałoby się to otworzyć jednym rzutem, zamiast zrobić tego przez półtorej godziny. Powiem tak, macie swoje konie tutaj, więc podróż do wioski takim szybszym tempem zajmie wam 40 minut. Czy możemy uznać, że w czasie tej półtorej, dwóch godzin, które łącznie były, my żeśmy się przebrali z piżamy? Nie, bo jeszcze nie wróciliście do wioski. No, ale daje. A, okej, bo rzeczy żadnych nie ma. Zostawiliśmy tam swoje rzeczy. Więc jest godzina 9.00, lekko licząc, bo o świcie tu przyjechaliście. To wszystko trochę trwało, więc jest 9.00. Co robicie? No dobrze, no to tak czy inaczej w takim razie chyba będzie trzeba się wrócić. Jeżeli morderstwo zostało popełnione, to był środek nocy, tak? Mhm. Znaczy w środek nocy, no jak już wszyscy spali, tak czy inaczej. Zresztą mogło to być najwcześniej, tak sądzę, że najwcześniej koło 20, drugiej w sumie. Bo jeszcze jak żeśmy się z tamtym lwem mijali na trakcie, to już było po 20. On dopiero tam jechał, natomiast został zamordowany w pokoju sypialnianym, więc... Nie, lew został w bani z wodą zamordowany. Mogę was przerzucić na tą mapę, jak chcecie widzieć, jakie są rozłożenia. Nie trzeba. Nie trzeba, ale to tak czy inaczej jakby nie jest to kwestia tego, że... No pewnie przyjechał, zjadł, napił się i poszedł się myć. I wtedy to się stało zapewne. Możliwe. Słuchaj, jeszcze jedna rzecz w takim razie, zanim pojedziemy do wioski. Fajnie byłoby zobaczyć, jak te trupy zostały zabite. Czy to były, wiesz, celne uderzenia, czy jakieś jednomocne. Wiesz, inaczej zabije Kakita, inaczej zabije Borsuk. Okej. Więc chodzisz, zaczynasz... No to dobra, co robicie? Wiesz co, najpierw zbadał te trupy, żeby się poobserwować, zobaczyć, jak zostały zabite, co je zabiło. Zbadać rany, zbadać ślady, stwierdzić, jak poruszali się, czy raczej poruszał. Bo mam pewne podejrzenia, ale jak mógł się poruszać zabójca? Okej, rzućcie sobie na medycyna plus inteligencja i spostrzegawczość plus kenjutsu. O, no bo badacie pod kątem jak tam się ułożyli, jak to. No to jest medycyna, co ich zabiło i te sprawy. A Borsuk chciał i Hiro chciał też sprawdzić, czy rozpozna technikę. No to już będzie kenjutsu plus spostrzegawczość, tak? Dobra, to ja to wyjduję. I używam full ataku. Żeby mieć dodatkowo wyrzucane kostki. Dobra. Wow. Panie, niesamowite to było. No za wiele nie wiesz. Wiesz, że sprawca raczej używał katany. Znaczy nie, no jesteś pewny, że katana no dashi, coś w tym stylu, nie? W sensie coś mieczowatego. Ale zabijał też w takich pomieszczeniach, gdzie no dashi ciężko by było, wiesz, wziąć porządny zamach. Bo to jednak miecz dwuręczny, co wnioskuje katana, no ewentualnie łaki. Ale nie, katana. Katana i nie zgadniesz, która to jest szkoła, ale bardziej coś w stylu żuraw, skorpion, smok, czyli takie bardziej finezyjne niż krab, matsu, czy nawet jednorożec, tak? Bardziej finezja niż goła siła, o tak bym to powiedział. Jeszcze bardziej osoba z tąd, niżeli przyjezdna. No powiedziałem, chyba, też, że smok, powiedziałem też, że skorpion albo smok, ale
Nie, w sumie jedno pytanie. Jeżeli byłby to smok, to miałoby rany po dwóch broniach. Tak, mają po jednej. No to, czyli... to może smoka eliminować. Czyli żuraw, skorpion. Bajushi. Znaczy nie, żuraw albo skorpion. Żuraw albo skorpion. Tak. Albo jakieś inne szkoły, które ci nie przychodzą do głowy, ale to są takie szkoły bardziej finezyjne, tak? Czyli nie siła razy gwałt, ale wiesz. Ale precyzyjne trafienia. Może nawet Akodo też by był, bo oni też mają te takie, wiesz, trafianie pomiędzy te, ale to już ci się... chyba nie widziałeś w sumie Akodo od szkoły, więc ciężko ci jest ocenić. Ale generalnie te szkoły bardziej finezyjne niż te brutalne. Bajushi, rzuć sobie na awareness plus kenjutsu. Znaczy percepcja plus kenjutsu. To ja też to sobie zwojduję, bo czemu by nie? No, cięcia są... widzisz, że cięcia są wykonane w ten sposób. Znaczy nawet nie chodzi o same cięcia, tylko o rozbrysk krwi potem, że sprawca często chował miecz do saj. I uderzał raczej z saj. To o czym świadczy, że to szkoła, że to technika szkoły Kakita. Mhm. Ja... W sensie, wiesz, wszedł, miał miecz w pochwie, uderzał i chował z powrotem do pochwy. Nie tak jak normalnie, że z mieczem w dłonie. Wiem, o co chodzi. Okay. Ja to... też się tymi spostrzeżeniami momentalnie dzielę. To się dzieli. Także możesz założyć, że póki nie powiem, to Mayumi ci będzie mówił o wszystkim, co jakby złapie. Rzućcie jeszcze medycyna plus inteligencja. I mówisz, że raczej używał jej jutsu, tak? Jeżeli kenjutsu. Tak, ona jest pewna, że chodzi o 90, na pewno używał jajdzicu i 90% to szkoła Kakita. Okej. Okay. Albo jakaś jej wariacja, bo może wiesz, może są jakieś pomniejsze te, no też dopiero opuściliście te swoje ziemie, więc nie za bardzo też wiecie. Wszystko wiecie. Zabiorą medycynę z Wojdem oczywiście, a czyli jakby czystą percepcją, bo może się coś uda? O, panie. No, to w medycynie to się sieć. Tak to, ja tutaj... tak to z reguły bywa. Mistrz medycyny. Masz wrażenie, że ofiary były przerażone. Ofiary raczej nie podejmowały walki. Tam w zasadzie chyba tylko ten jednorożec podejmował walkę. Reszta uciekała i była ten. I widzisz, że jednorożec, jak oglądasz te ślady, to wszystko... to widzisz, że jednorożec stanął do walki z tą istotą, ale z tym sprawcą, ale no nie zadał mu żadnych obrażeń, w sensie jego miecz jest bez krwi. No i ewidentnie wszyscy mają takie oczy, jakby byli przerażeni. Wiesz, śmierć jest przerażająca, ale to nie jest, wydaje ci się, że to nie jest spojrzenie tego typu. Dobra, więc jakby też o tym informuje Mayumi, wskazuje na jakiegoś, nie wiem, no... No i wszędzie jest bardzo dużo śladów, tak jak widzieliście, nawet śladów butów, w sensie w krwi, nie? Więc tak jak widzieliście na mapie, nie? Że tam też stopy z krwi. Nie, czy to jest wciąż jakby... Czy to są buty jakby ludzi, którzy uciekali? Czy są to buty sprawcy, który po prostu nie przejmował się faktem, że chodzi po krwi? A to już trzeba rzucić na moja droga, na polowanie. Nie, albo na investigation, albo na polowanie. Też są kulne na investigation. Bo polowanie to jest tropienie, więc... Czemu nie? Świetny rzut. To są ślady ewidentnie ofiar. Okej. Uciekali, nie próbowali walczyć. No, z jednym wyjątkiem, ale tak ogólnie nie próbowali walczyć. Przydałby nam się Shugenja. Przydałby się.
Potrzebuję. Moim zdaniem to jest zły duch, który mieszka w lesie. To jest moja jedyna teoria w tym momencie. W tym momencie zastanawiam się, na ile jest to kwestia złego ducha, a na ile... I teraz pytanie jest też, czy w ogóle w tym świecie istnieje coś takiego? Opętania. Tak, duchy potrafią opętywać ludzi. Zastanawiam się nad tą dziewczyną, którą żeśmy spotkali w lesie. Ona jako jedyna przeżyła, będąc w środku. Tak, ale myślę, że nie ma żadnych odcisków sprawcy. Znaczy odcisków butów. Wiem, dlatego to jest tylko taka bardzo luźna teoria, ale jednocześnie wątpię, żeby ta dziewczyna zrobiła to sama. Ale patrząc no to... po tym, co ona nam mówiła... To sprawdzę w takim razie, czy jej sandałki, klapki, no jest małą, młodą dziewczyną, powinna wyróżniać się małymi wśród reszty tutaj. Czy była czy są ślady przy każdym morderstwie, czy nie? Jej. Nie. Się. Nie no. Znajdujecie żadnych śladów sprawcy. Czyli nawet wskaźnika, który z tych tutaj mógłby zrobić, po prostu sprawca nie zdobywa śladów, tak? Tak. No. Jak pamiętasz, w naszym śnie nasze stopy też nie zostawiały. Tak, pamiętam. No ale to nadal. Gdzie ta dziewczyna wtedy była? Trzeba ją zapytać, w końcu jest, to możecie z nią pogadać. No tak. Znaczy, po prostu jakby chcę to wyartykułować na głos, to może w trakcie przepytywania będziesz w stanie też coś od siebie dopowiedzieć, tak? Ta dziewczyna mówiła, bo żeby było jasne, ja nie podejrzewam jej jako jej, tylko raczej czegoś, co ją do tego lasu woła. Ona nam mówiła, że lunatykuje, tak? Że się budzi właśnie w tym lesie, nie wiedząc dlaczego, nie wiedząc po co, i to nie był pierwszy raz. Że to jest normalne. Że, nie wiem, czy pamiętasz, do kogoś śpiewała i to była pieśń pożegnalna, żałobna. Nie wiem. A ona tego nie pamiętała. Przepytajmy ją, co było, co pamięta z tutejszych zajść. A potem zobaczymy. Okej, okay, więc... Co możemy zrobić, zanim jeszcze wrócimy do siebie. Okej, okay, więc ona siedzi tam, no, siedzi w kuchni, gotuje, ale widać, że to gotowanie to jest po to, żeby zabić stres, tak? Od razu jak wchodzicie, oczywiście upada na kolana, czekasz się, odezwiecie do niej. Wstań. Tak, pani. Pierwsza chciałam wyrazić współczucie, stratę. Dziękuję, moja pani. Ale mamy też parę pytań, jeżeli wolno. Możesz do nas przyjść do stolika? Tak, oczywiście. Więc udaje się, przychodzi do was. Czeka, czy ma siąść, czy ma stać. Usiądź. No więc siada. Możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło wczoraj po tym, jak opuściliśmy gospodę? Po tym, gdy opuściliście ją, za którym razem? Za pierwszym. Na żywo. Zdziwiłaś się, jak powiedziałaś na żywo, bo przyjechał... No, byliśmy w gospodzie tylko raz, więc dla mnie jest bardzo jasnym sygnałem, że nie ma się co dziwić, tylko pyta jasno. Po waszym wyjeździe przybył jeszcze samuraj klanu Zwa, który zjadł kolację i udał się na kąpiel. Udał się do kąpieli, a następnie większość chłopów opuściła naszą gospodę i udała się do wsi. Ja położyłam się w zasadzie spać. Jeszcze tych dwóch roninów się kłóciło. To na pewno. To na pewno. Jak szłam spać, to widziałam, że ten lekarz, który u nas nocował,
ten jednorożec i ten mnich wchodzili do jednego pokoju, tak jakby się znali. Chyba wcześniej, ale to już nie jestem pewna, bo dużo gości było. Chyba wcześniej rozmawiali i coś z tym lwem się wykłócali. Ale tu nie jestem pewna. I potem poszłam spać. Zbudziły mnie krzyki i... Ale jak zobaczyłam martwego ojca, to zostałam przy jego ciele i w zasadzie potem, po tym jak widzieliśmy się, to nic więcej nie było. Ale nie powiedziałam, że tu byliście namiestnikowi. Jak to jest, że nas widziałaś? Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. No. Widziałam, że weszliście do pokoju. Wzrusza ramionami. Tak po prostu? No tak po prostu weszliście. No. Nie rozumiem pani, co chcesz przez to powiedzieć. Zastanawiam się, nie jestem tutaj znawcą, ale zastanawiam się po prostu, jak mogłaś nas tu widzieć, skoro fizycznie nas tu nie było. Pokręciła głową, chyba nie zrozumiała, co powiedziałaś, ale pewnie nie chce wyjść na wiesz, głupią wieśniaczkę, więc nie podejmuje dalej z tobą tematu. No dobrze, widziałaś sprawcę? Kiwa głową, że tak. Jeszcze raz, jeżeli Wojtek, masz powtórzyć? Jasne. Kiwa głową, że tak. Kogo widziałaś? Lub co? No, nie wiem, jak on się nazywa. Rozumiem, ale kogo masz na myśli? To był jakiś mężczyzna? Tak, w podobnej zbroi do niego i pokazuje na żurawia, który stoi z wami cały czas. Tylko, że miał inny mon. Znaczy też żurawia, ale inna rodzina. Rodziny Dodży, czyli rodziny tej stąd. Jesteś pewna, że to on jest sprawcą? Znaczy nie pani, nie ten samuraj, który tutaj stoi. Tak, wiem. To mówię o tej osobie, którą widziałaś. Tak. Dobrze. Ja mam wrażenie, że on mnie znał. Taki ma, widzisz, taki wzrok, taką minę, jakby sama sobie zdawała sprawę z tego, jak głupio brzmi to, co mówi. Dobra, jestem. Powtórzę ostatnie zdanie, bo miałem ważny telefon. Sam ostatnie zdanie tylko, czy całość rozmowy? Ostatnie zdanie, całość to sobie za chwilę ogarnę, to czy tam wydali, ale... Ostatnie słowa były, że ona powiedziała, że ja mam wrażenie, że ja go znam. Okej. Okay. Czy nie wiem, jak się naprawdę, nie wiem, jak się... Tak? Tak pani? Przepraszam, nie tutaj bardziej do współgracza. Po prostu jak powiedz, kiedy zniknąłeś, to na szybko ci powtórzymy, co się działo. To na sobą starczy rozmowy. Okej, to tak bardzo long story short. To, co jest w tym momencie dla nas przynajmniej najważniejsze, dziewczyna prawdopodobnie widziała sprawcę. I to o nim mówiła, że ma wrażenie, że jakby ją znał, tak? Okay. Powiedziała, że to był
Tak, młody mężczyzna z klanu Żurawia, przynajmniej miał mon klanu Żurawia. Nie mówiła nic o młodym, ale mężczyzna w takiej zbroi, takiej zbroi jak ten, który jest z wami. Ten wasz no, o tyle ma charakterystyczną, że ma ciężką zbroję, tak? Tak, tylko że z innym monem. Tak. Ale a też Żurawia. Widzieliśmy w wiosce? Wiesz co, ty nie wiesz jaką, ona nie wie jaką ty widziałeś w wiosce. Nie, w sensie jeszcze pytam ciebie. Czy taki jak hełm ma nasz towarzysz, Yojimbo, czy tak sam hełm widzieliśmy w wiosce? Nie, nie wiem czy pamiętasz, ale mówiłem, że to jest zbroja, że tak powiem, no mająca, to co widziałeś w wiosce, to jest taka zbroja, z którą nie wiem, z 20 lat temu się nosiło. Wiadomo, one się nie zmieniły jakoś specjalnie, właśnie. Ale się zmieniły. Okay. Więc, ale tak, tamto w wiosce był hełm, na pewno był hełm z ciężkiej zbroi, jeśli o to pytasz. A zbroja, którą nosił, była dokładnie taka sama jak tego Yojimbo, czy różniła się jakoś wyglądowo? Chodzi bardziej o wizualia, nie o... Mój panie, miała inny mon, pokazuje nam mon, bo ten najgorszy, który jest z wami, ma dwa mony, wiadomo, tak jak każdy z was. Mon klanu Żurawia i mon rodziny Daidoji. To ona pokazuje na ten Daidoji. Ten mon miała inny i różniła się zbroja, ale najbardziej przypomina zbroję tego samuraja w porównaniu do innych zbroi, które w życiu widziałam. Rozumiem. Mój drogi współgracze, dodatkowo dostaliśmy informację, że jakby, bo zapytam się ją, co się działo, to powiedziało po naszym wyjeździe. Po pierwsze zapytała, którym. Też z dalszej rozmowy wynika, że ona nas widziała, nazwijmy to fizycznie, tutaj, jak żeśmy potem byli. No przynajmniej tak ją zrozumiałam, bo gdy padły słowa, że nie było nas tutaj fizycznie, to miała taką minę, jakby miała inne zdanie, ale nie chciałaby wyjść na, jak to Wojtek powiedział, głupią wieśniaczkę, więc nie podejmowała dalej tematu. Ja tylko przypomnę Wojtkowi, że moja postać przeszła przez ścianę. Jak ona to widziała. No tak, ale chyba na to nie zwróciła uwagi. Może mało ważne. No jakby rozpaczała nad ciałem ojca, tak? W każdym razie, że jakby po naszym wyjeździe przyjechał ten samuraj z klanu Lwa, tak? Zjadł kolację i poszedł spać. Po czym jakby tych dwóch mnichów razem z tym nie wiem, archiwistą? Nie wiem. Medykiem, ona go nazwała lekarzem. Ona go nazwała lekarzem, okej, więc razem z nim dali się do tej jednej komnaty, tak? To są te trzy ciała prawdopodobnie, które żeśmy widzieli. Padło, że tych dwóch Roninów, w sensie ojciec z synem się jeszcze trochę troszkę się kłócili, powiedzmy. Że wieśniacy opuścili karczmę stosunkowo niedługo po nas. I tak naprawdę tyle, tak? Potem ona się położyła spać, obudziły ją krzyki, ale gdy zobaczyła ciało ojca, to jakby już nie szła nigdzie dalej, nie wybiegała nigdzie dalej, tylko została przy nim. Dokładnie tak. Mistrzu gry, coś pominęłam? Nie. Może być istotne? Nie. Okej. Okay. To tak w long story short. No i to, co jest dla nas w miarę istotne, to, że stwierdziła, że widziała sprawcę, tak? A, i powiedziała jeszcze, że nie powiedziała namiestnikowi, że nas tutaj widziała. Tylko teraz nie jestem pewna, czy ma na myśli pierwszy, czy drugi raz. Myślę, że drugi, bo ona mówiła, że byliśmy wcześniej, ale wychodziliśmy. No, w sumie tak, w sumie coś w tym jest. No. No dobrze, czy jakbyśmy go znaleźli, to będziesz w stanie go rozpoznać? Tak, pani.
Dobrze. Powiedzmy, jesteś w stanie mi powiedzieć, która była godzina, mniej więcej przynajmniej, gdy krzyki cię obudziły? Chwilę się zastanawiam, między drugą a trzecią. Rozumiem. Ichiro, masz jakieś pytania do naszej znajomej? Nie wiesz, skąd on przyszedł tutaj i dlaczego ciebie nie zatkał? Nie, pani, nie wiem. No to w takim razie chyba tyle mam pytań. No tak, to na razie tyle. Bardzo dziękujemy za to, co powiedziałeś. Dobrze. Czy... bo zaraz przyjdą Eta posprzątać krew i ciała. Czy mogą już sprzątać, czy jeszcze mają czekać? Jakby jeszcze powinni poczekać, skoro tam, że mógłby być jakiś duch, to myślę, że możemy jeszcze tutaj coś zdziałać. Jest to ta makabryczna scena? Chociaż w sumie nie, przepraszam, mam do ciebie jeszcze pytanie. Tak, pani. O las, w którym żeśmy się spotkali po raz pierwszy. To znaczy? Słyszeliśmy, że w lesie mieszkają złe duchy. Jesteś stąd. Możesz coś o nich powiedzieć? Chłopi często opowiadają, znaczy głównie dzieci, że czasami duch pijanego samuraja czy kogoś takiego ich ścigał w lesie, ale nie wiem. Tak naprawdę poza zaginięciem tego jednego dziecka to nic nie wydarzyło się jakiegoś takiego znaczącego, co mogłoby świadczyć o tym, że nasz las jest nawiedzony. Ale opowieści nie biorą się znikąd, prawda? No zaginęły tam dzieci i dziecko, prawda? No tak. Są jakieś... wiem, że już cię o to pytałam, ale... Czy są jakieś zasady, które panują, gdy do lasu się wchodzi? Takie bardziej pytam o... Jakieś folkowe rytuały ochronne, o to ci chodzi, pani? No. Nie. Przynajmniej nie słyszałam. Skinęłam głową. Dobrze, dziękuję. To, że nie mamy Shugenji ani żadnego wykształcenia, jeżeli chodzi o gadanie z duchami, możemy zrobić tylko i wyłącznie jedną rzecz. Jaką? Pomedytować. Zabić wszystkich i uciec. Tak, jest też taka opcja. Też jest taka opcja, ale mam wrażenie, że nasz znajomy Kakita by nam... No. Nie, byłby pewnie zachwycony. Skoro medytacja to jest włączenie się z pustką i tego typu śmieci, to jest szansa, że przy udanej medytacji coś się tutaj, z czym się tutaj połączymy. Po tekście tego typu śmieci na pewno będzie udana. To jest off-game'owo oczywiście. Nie, no śmieje się, przyjazna. Więc tutaj Majumi, czy tu łączy do makabrycznej medytacji? Przypominam, że macie ze sobą, znaczy ze sobą, macie wśród świadków, którzy nie mogą opuścić tego miejsca, mężczyznę, który jest mnichem, tak? Wiadomo, że nie, mało mnichów potrafi czarować, ale wiedzę mają. Z nim również jakby chciałbym porozmawiać, tak? To na razie jeszcze pytanie, czy mam... Znaczy, na razie pytanie, czy mam jakieś pytania jeszcze do tej dziewczyny?
Wiesz, ona się nigdzie nie wybiera, jak sobie przypomnicie później, to możecie później z nią gadać. Tak, ale potem będziemy też chcieli, wiesz, opuścić miejsce i jakby szukać w innych punktach, więc jak mamy do niej jakieś pytania teraz, to warto byłoby je zadać, nie, niż tak biegać w tej wewte. Jakby w tym momencie dosłownie nie mamy czasu. Okej. Okay. W swój sposób. No ale okej, okay, to... To tak, to ja bym zwolniła tą dziewczynę i poprosiła Micha na rozmowę. Możesz się Micha zabrać przed tym? Słucham? Czy możesz się Micha przesłuchać przed absurdalną medytacją? No tak, jak najbardziej. Więcej, może nawet jakimś dziwnym trafem to on będzie w stanie jakby dać nam odpowiedzi i w ogóle medytacja nie będzie potrzebna. Kto tam wie. Okej. Więc dobrze, więc prosicie o mnicha, daj to drzwi, idzie po niego, albo czemu by nie. Przychodzi mnich, skłania wam się. Czcigodni samurajowie, w czym mogę wam pomóc, czym mogę wam służyć? Pomóc odpowiedziami na pytania, służyć wiedzą, jeśli wolno. Sam chciałbym znać odpowiedzi na pytania, ale jeśli macie jakiś pomysł, chętnie pomogę. W nocy, w której wydarzyła się ta tragedia tutaj, oboje, tak zerkam, żeby jakby padło to potwierdzenie w końcu. Oboje mieliśmy niezwykle realistyczny sen. Widząc, co się tutaj stało. Czy może byłbyś w stanie powiedzieć, co to było? Mam co najmniej kilka pomysłów, które mogłyby świadczyć o tym, dlaczego takiego snu dostąpiliście. Czy proszę, macie jakikolwiek związek z tymi osobami tutaj? W sensie którymkolwiek ze zmarłych albo z kimś, kto zginął w wiosce, bo wiem, że w wiosce też ktoś zginął. O jak bliskim związku mówimy? Więzi rodzinne, zobowiązania? Nie. Przynajmniej z mojej strony. Nie wydaje mi się, że miał jakiekolwiek powiązania z ludźmi z wioski, ani tymi tutaj. Rozumiem. Pogładził brodę, której jeszcze nie ma z racji młodego wieku. Może fortuny, duchy chciały wam coś pokazać, może, a może inaczej, opowiedzcie, co widzieliście w tej wizji, może to da jakiś obraz. Pojawiło to, co widać tutaj. Tak. Obudziliśmy się w jednym z pokojów. Tak, jakbyśmy tutaj spędzali noc. Wyszliśmy z niego i zobaczyliśmy rzeź, która tutaj miała miejsce. Ślady krwi, ciała, całą resztę. Jedynymi żywymi osobami tak naprawdę byłeś ty, panie. Część tutejszej służby i ktoś jeszcze. Ci, co spędzali noc w stajni. Tak? Dobrze mówię, że on tam był? Tak, on spał w stajni. Wszyscy, masz rację, zginęli wszyscy, którzy byli w gospodzie, byli poza dziewczyną. Tak. Mhm. Myślisz, pani, że to ma związek z miejscem, tak? W którym... Nie wiem. Chodzi mi po głowie... Ludzie w okolicy mówią, że las tutejszy pobliski ma w sobie coś niepokojącego. Niektórzy opowiadają historię o tym, jakoby miał być
mieszkać w nim duch. Są osoby, które chodzą po tym lesie, niczego złego ani dziwnego nigdy nie widziały, a są takie, które doświadczają różnych rzeczy. My sami, gdy byliśmy, gdy do niego weszliśmy, chodziłam po różnych lasach. Ten nie jest jak każdy las. Nie jestem w stanie tego do końca opisać, ale w lesie nie ma albo nie słychać raczej ptaków. Nie widać zwierząt. Może wybacz pani, że wchodzi słowo. Rzeczywiście mieszka tam jakiś duch, ale no każdy duch czegoś chce, tak? Więc jeśli on tam naprawdę jest i nie wiem, straszy tych ludzi, czy cokolwiek innego, to jak każdy duch, on czegoś chce. A jak można się skontaktować albo dowiedzieć się, co taki duch chce? Żaden z nas. Tylko samurajowie, tylko Shugendża z rodziny Kitsu potrafią rozmawiać z duchami, które tego nie chcą. No wiesz, no skoro zakładamy, że pozabiją tutaj wszystkich, to nie wiem, czy tak nie chce rozmawiać. Może po prostu ukrywa się przed niechcianym wzrokiem. Możesz mieć rację, panie. Tak naprawdę nawet nie mamy pewności, czy jest to duch. Ale to na chwilę obecną to są tylko przypuszczenia. Pewne podejrzenia, czy tropy, które wcale nie muszą być prawdą. Co masz na myśli, pani? Myślisz, że ktoś wymordował tych ludzi i odjechał w stronę zachodzącego słońca i nikt tego nie zauważył? Biorąc pod uwagę, że była druga czy trzecia w nocy, raczej zachodzące słońce nie wchodzi w grę. Ale nie, tak na poważnie bardziej zastanawiam się nad tym, czy ktoś nie wdał się, nie jest w mocy owego ducha. A on nie wysługuje się. Musiałby to być ktoś z nas lub ta dziewczyna. Duch, wiem, że opętanie, jeżeli jesteś opętany przez ducha, czy to demona, czy ducha przodków, czy złośliwego ducha, wykonujesz wszystkie jego polecenia, ale nie jesteś w stanie wykonać polecenia, które by ci, jakby to powiedzieć, które mogłoby ci zagrozić. O. Więc raczej nie wymordował ludzi i nie popełnił seppuku, o to mi chodzi. Więc musi to być osoba, jedna z tych osób, które przeżyły. Ta dziewczyna powiedziała, że widziała tutaj kogoś, kto nosił się w podobnej zbroi jak nasz milczący towarzysz. Tak. Wskazuje łapką. Tylko z innym monem. Wciąż klanu Żurawia, ale innej rodziny. Widziałeś tu kogoś takiego wczoraj? Nie. Może skoro ona, ale zobaczcie, skoro ona go strasznie gestykuluje, jak wam tłumaczy, wręcz wstaje i zaczyna tak energicznie opowiadać, bo znaczy, no widać, że ewidentnie chcę wam. Ale zawsze mu nie przeszkadzam. Chcę wam jak najlepiej pokazać, ale widać, że jest podekscytowany tym, że taka sytuacja go spotkała, mimo że spotkała go może w nie najlepszych okolicznościach. Bardzo. Jeśli ona go widzi, widziała przynajmniej. Nie widzisz ducha, jeśli nie jesteś Kitsu, albo duch nie chce, żebyś go zobaczył. Widziała też nas. Mimo faktu, że my nie byliśmy tu fizycznie. Już pomijam ten fakt. Ale może w jej żyłach płynie krew Kitsu. To oczywiście nie jest niemożliwe, ale no dobrze, inaczej. Zacznijmy od innej strony. Skoro duch jest, zabił tych ludzi, to myślę, że nie zabił ich po prostu z żądzy mordu. Bo mówicie, że ta dziewczyna często to ma, więc może duch był związany jakoś z tymi ludźmi. Znaczy często co ma?
Aha, bo wy mu nie powiedzieliście o tych, tych. Dobrze. Więc jeżeli kobieta. Jeżeli kobieta. Mogło być tak, że duch przybył tutaj i zabił kogoś i idzie dalej, ale jeżeli mówiliście o tym lesie, że w tym duchu, lesie jakieś duchy mieszkają i był to duch z tego lasu, to czemu nie zabija częściej? Czemu zabił akurat tych ludzi? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale myślę, że to jest nasza odpowiedź, że to jest kierunek naszej odpowiedzi, gdzie uzyskamy naszą odpowiedź. Który ktoś sprawi, co to za rodziny zabił w samej wiosce. Okej, okay, czyli co? Do wioski, czy co? No, ja bym jeszcze medytację odjebał. Nie dlatego, żeby poznać duch, a czy to jest przy okazji, ale ja potrzebuję punktu wojny. Okej, okay. Powiedzmy, że minęło pół godziny na waszych przesłuchaniach ich. Ile trwa medytacja? 2 godziny, nie? Chyba tak. Ty, Bajuszy, co robisz w tym czasie? Też medytujesz? Znaczy ja mam na pewno do niego jeszcze jedno pytanie, bo jakby ja jeszcze mu o tym nie powiedziałam, ale na pewno chciałam ten temat poruszyć. No, jaki? No a propos tego lunatykowania i pewnych wizji, które miała ta dziewczyna, tak? No to może właśnie mówi to, co powiedział, a czego nie powiedział. To dokończ zdanie w takim razie, bo wygląda na to, że duch jest związany z dziewczyną. Może nie wiem, ona jest jego bezpośrednim potomkiem, może jest jego reinkarnacją, może... A może po prostu wybrał ją z racji na jej zdolności. No, na pewno co jest ważne, na pewno powinniście o tych zdolnościach poinformować tutejszego namiestnika albo kogoś, bo dziewczyna może być talentem, który się zmarnuje, ale to już pomijamy ten fakt, skupmy się na tym. Musicie... Czy jesteśmy w stanie jakoś potwierdzić, że to faktycznie może być duch? A ty masz, pani, jeszcze wątpliwości? Nie mam żadnego dowodu. A jednak jednocześnie dziewczyna mówi, że widziała tutaj kogoś i określa go mianem sprawcy w ciemno. Pani, widziałem ciało mojego mistrza. Był przerażony i umarł bez walki, a widać, że waha się, czy powiedzieć. Był niegdyś znamienitym samurajem i to fakt, że dużo czasu minęło od tego czasu, ale no nie wiem. Nie wątpię w odwagę twojego mistrza. Ale jeżeli jest taki trop, który jest... Dla mnie jest tylko przemyśleniem, nie znam się na tym. Kompletnie. Nigdy też wcześniej nie miałam z duchami do czynienia. Więc... To, co się wydarzyło, jest na tyle niecodzienne, nieprawdopodobne, że mam poczucie, że to nie mogła być jedna osoba. Z drugiej strony, to nie jest pierwsze niewyjaśnione morderstwo ostatnich dni, które chcąc czy nie, obserwujemy. Może duch podąża za tobą, pani? Dlaczego w takim razie? No ale to tak czy inaczej, czy jest szansa jakaś, żeby potwierdzić, że to faktycznie duch, żeby się z nim skontaktować, gdy nie ma się ku temu zdolności? Jak to zrobić? Znaleźć ciało, znaleźć rzeczy należące do niego. To są rzeczy, które mogą spowodować chęć, że duch będzie chciał z wami rozmawiać, ale to wciąż on decyduje. Zmusić go mogliby tylko szugendża rodziny Kitsu z klanu Lwa. Ja rozumiem. Ewentualnie moglibyście też ducha uwięzić w jadeitowej pułapce, ale to tak już...
Na razie chciałabym tylko wiedzieć, czy faktycznie mamy do czynienia z duchem. Mieć tą pewność. Pani, wszystko co mówisz na to wskazuje, ale pewności ci nie dam. Tak się od razu powiem, myślę jak osoba z organu. Ja wiem, że w XXI wieku, czy to duch jest dla nas wde mnóstwo podejrzeń, ale tutaj, czy to duch jest lepszym wytłumaczeniem, niżeli samuraj to zrobił nawet w kulturze. Pamiętaj, że tu ninja kradną krowy w tym świecie. Nic o tym nie wiem. Wiesz, duchy to są rzeczy, które naprawdę istnieją i nie są tylko plotką, bo masz nawet całą rodzinę, która się tym zajmuje. Tak, jest rodzina, która się tym zajmuje, bo wszyscy jesteście świadomi tego. Bo... Chcecie kraść krów? Nie. Tak, to twoja, ale nie mówimy o skorpionach teraz. Mówimy o rodzinie Kitsu, która się zajmuje duchami, ale przodków, a poza tym no, na pewno zdarzyło wam się widzieć przynajmniej raz w życiu Shugenja, który przywołuje ducha żywiołów, więc no, jesteście tego świadomi. To nie jest tak, że kurde, no nie wiem, wygląda to dziwnie. To nie jest Cthulhu. Ty wiesz, że coś takiego się dzieje. Ty wiesz, że są ludzie, którzy potrafią się tym zajmować. No. Mhm. Więc znaczy tak. Wiesz, tutaj moja chęć potwierdzenia płynie bardziej z kwestii, że jeżeli naszemu kochanemu namiestnikowi nie wystarczyło stwierdzenie, my tego nie zrobiliśmy, to idę o zakład, że będzie koniecznie chciał potwierdzenie, w związku z czym no, szukam jakiegoś potwierdzenia. Nie? Tak jak Ichiro zauważył, jest to dziwne zachowanie i nawet jak was odjebie, to będzie się pewnie musiał słono z tego tłumaczyć. No ale jakby, wiesz, to, że będzie się musiał z tego tłumaczyć, to mnie już w niczym nie pomoże. Nie? Fakt. Może, no zemsta jest ważna. Tak, wtedy ja go będę nawiedzać za grobu. Nie no, okej, okay, no wiem. No okej, okay. To odsyłacie go, medytujecie, tak? Tak. Makabryczna scena medytacji pozwoliła mi cokolwiek poczuć, czy nie za bardzo. Znalazłeś idealny balans między powietrzem a ziemią, między wodą a ogniem, dzięki czemu zregenerowałeś swoją pustkę. Nic się nie wydarzyło. Nie będzie tak łatwo. Jak się rzucę na medytację? Rzuca się na umiejętność medytacja. Tak. O, zdałeś. No. Dobrze, więc zregenerowaliście swoje punkty pustki i co robicie samurajowi w piżamach? Wracamy pewno do wioski, przebieramy się i sprawdzamy, co do rodziny umierały. Nawet 12.10, bo jeszcze się przebieracie, więc jest 12.10. Dobrze, więc no w wiosce jest duże poruszenie. Ewidentnie w wiosce jest duże poruszenie. Ściągają Eta, żeby posprzątali ciała. No ale Eta najpierw poszli do gospody, ale wy nie zgodziliście się na to, żeby w gospodzie jeszcze sprzątali. W związku z czym nawet minęliście tych Eta po drodze, którzy zasuwają do wioski. No i co? Kto zginął? No mówią wam, kto zginął, ale rzućcie sobie proszę prosty test inteligencji do 10. Czy to jest tamta kobieta, którą żeśmy obserwowali wtedy? Ja. Bajushi. Już turlam. Bo już na 3 skakują, nie wiem, to będzie ich. Nie turlało się, rzuć jeszcze raz. Dobrze, więc tak, od razu kojarzycie fakty. Zginęła cała rodzina, która miała nowiutkie kimona. Zginęła cała rodzina, która używała hełmu do jak to się nazywa, jako wiadra. I zginął ojciec Joriki, u którego mieszkacie. Po prostu nie było zadymy, jak wstaliście, bo jeszcze nikt tego nie zauważył wtedy, nie?
Czyli osoba, która nie okazuje szacunku przedmiotowi, osoba, która skłamała na temat jego pochodzenia. I kto był trzeci? Rodzina, która miała kimona super jakości. Rodzina, która używała hełmu jako wiadra. No i ojciec tego namiestnika, u którego, znaczy nie namiestnika, tylko Joriki, u którego żeście nocowali. Te dzieci też, tak? Cała rodzina. Cała zginęła. Rodzina. Tylko w przypadku tego domu, gdzie wy jesteście, nie zginęła cała rodzina. A tak to cała rodzina. Dzieci, ojciec, matka, dziadek jak był, wszyscy. Ojciec, matka, dziadek, babka. Cała rodzina, cały dom, wszyscy w domu, wytłuczeni. Zastanawiam się... No bo te dwie rodziny mi pasują, tak? Mamy osobę, która jakby nie okazywała szacunku temu, tym pozostałościom, nazwijmy to, tak? Po tej pamiątce. I rodzina, która jakby, chociaż nie, no to nasz gospodarz, a nie jego ojciec. Mam wielką ochotę wziąć ten hełm jako ten symbol i pójść w takim razie do lasu i spróbować się z duchem skontaktować. Ichiro, pomysły? Jeden, ale jest bardziej jakby w tym dysku ratunku. Znaczy, zastanawiam się, jakie są powiązania między tymi ludźmi a tą karczmą. Dla mnie prosta sprawa. Chciałem przeszukać domy tych ludzi. Skoro mieli kawałki zbroi, to może wierząc, znajdziemy całą zbroję. Okej. Mam wolno coś takiego zrobić? Wam wolno wszystko. Jesteście samurajami. Słowo samuraja zmienia rzeczywistość. Nie zrobiłam tego. Zmieniło to rzeczywistość. Nie no, okej, okay, czaję. Gorzej, jakbyś powiedziała, ale... zrobiłam to. Czy by zmieniło rzeczywistość? Zmieniłoby zdecydowanie, od razu. Miejsce. Nie no, ale okej, okay, to faktycznie przychylam się do pomysłu przeszukania domu. Okej, okay, więc co, więc... Przeszukujemy. Więc wchodzicie, przeszukujecie dom. Rzućcie sobie na percepcję. Nie musicie podbijać, to będzie im więcej, tym lepiej. Z investigation, tak? Może być z investigation. Albo z nazedo, jak ktoś z was ma. Nazedo. Takie lepsze investigation, które mają smoki z rodziny Kitsuki. Mają ma 20, więc nie czuję potrzeby wojnowania. A nie, to jest inteligencja. Fuck. No i mi rzucaj pierwsza. Zobaczcie, muszę wydawać. Okej, nie czuję potrzeby wojdowania. Przeszukujecie ten dom i rzeczywiście widzicie, że dziurę w dachu zalepiono kawałkami zbroi. No generalnie ktoś, kto tu mieszkał, rozmontował zbroję samuraja i wiecie... Tutaj, tak jak mówię, używał tego jako wiadra. Tutaj z kawałka stali zrobił coś tam, tutaj coś tam. No. Możemy to wszystko pozbierać, wiesz, rozmontować te rzeczy, potem ułożyć sobie tą zbroję w pewnym momencie. No nie złożycie tej zbroi, bo ona też jest pocięta, tak? Ale... No, posklejamy. No okej. Okay. Ale to zajmie kupę czasu. Tak, naprawa zbroi zajmie kupę czasu. Nie chcę jej naprawić, chcę tylko złożyć ją, żeby było w miarę. 12:30. Ona nie ma po przeszukaniu. Ta zbroja ma wyglądać, nie być użyteczna. No okej, okay, pozwiązywałeś ją rzemieniami. No wygląda jak zbroja. Nie... Ciężka zbroja. Tak, tylko że daje powiedzmy 3 obrony, jakby się chciał ubrać zamiast 10. Bo jest bardziej pytanie, czy jest podobna do tego, co posiada nasz towarzysz. Tak to jest podobna. To ewidentnie jest, znaczy... Nawet on mówi, że jak wiesz, jak zaczyna się o tym rozmawiać, on się odzywa wreszcie i mówi: mój ojciec miał zbroję tego typu.
chyba 10 lat temu, czy może trochę więcej, wycofano je z użycia i wprowadzono ten model, który ja noszę. Właśnie, jak ci mam mony do zbroja. Była... Chociaż dobra, nie, przepraszam. Mon rodziny, mon klanu Kraba i mon rodziny Kakita. Czyli ktoś z klanu Kraba, ale szkoły Kakita? Dobrze rozumiem? Skąd wam się ten Krab wziął? To odpowiedzieć mon klanu Kraba. Przepraszam, to chodziło mi o żurawia. To paskudna literówka. Wiecie, Krab, Crane. To brzmi tak samo po angielsku. Przepraszam, chodziło oczywiście o żurawia i rodzinę Kakita. Szermierz rodzinę Kakita, żebyśmy mieli jasność, bo jeszcze są artyści, są artyści, ale to jest ewidentnie mon szkoły szermierzy. Mhm. I on jeszcze dodaje, że nie jestem pewien, bo zbroja jest bardzo zniszczona, ale to co najmniej jakiś kapitan, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że generał. Powiedz mi proszę, tutaj jakiś czas temu, w sumie nie jestem już w tym momencie w stanie stwierdzić ile dokładnie, była jakaś bitwa wielka. Właśnie z 10-20 lat temu. Pani, to są ziemie sporne tutaj. Bardzo często odgrywają się bitwy z klanem lwa. Mi się z tego co pamiętam udało ustalić, że mam jakby trzy bitwy do wytypowania, ale nie jestem w stanie powiedzieć, która dokładnie. Czy jak o nich wspomnę, to będzie w stanie może tak weryfikować? Czy tak, on ci odpowiada, że jak mu wymieniasz te bitwy, znaczy ewidentnie wojskami, które by tutaj był dowodził, to by dowodził ktoś z rodziny Dodgy, bo to są ich ziemie, więc jeśli... Rozumiesz pani na tej zasadzie, że to mógł być generał, który dowodził którejś z tych bitew, to raczej nie. Ale wiadomo, czasami mógł się stawić do pomocy i mógł nie dowodzić, a brać w niej udział, więc to jest możliwe. Ale pani zabieramy zapewne tak samo jak wy. Zabieramy ciała naszych poległych, a już na pewno generałów z pola bitwy. Tak, natomiast tutejszy... W sumie jak się nazywa przywódca wioski tutaj po prostu? Joriki tutejszy. Joriki, okej. Okay. To jest Ashigaru, ale pełni funkcję Joriki, więc możesz mówić Joriki. No okej, słowo, no bo nie... Zarządca wioski możesz mówić i też będzie okej. Okej, tutejszy zarządca wioski wspominał nam, gdy byliśmy u niego w gościnie, o jakimś samuraju, który został wzięty do niewoli. I po którym została też pamiątka, jako że mu pomógł, to obdarował go tym wachlarzem. On tak patrzy, tak wachlarz klanu lwa akurat stał z pamiętam. No właśnie, tak. No właśnie, nie pamiętam jak to dokładnie było, zwłaszcza że mieliśmy pewne podejrzenia, że to nie jest cała historia. Wiesz pani, no nawet jeżeli wzięli to jakoś do niewoli, to pokazuje na zbroję. Wieśniacy służący klanowi żurawia wzięliby samuraja klanu żurawia do niewoli? Nie bardzo rozumiem. Trzeba się skonfrontować z Jorikiem, pokazując mu tą zbroję. Może dowiemy się o reszty historii. Więc jego ojciec też umarł. Czyli co? Do tego Joriki, tak? Mhm. No to idziecie, no widzicie, że on tam stara się zarządzać. Więc podchodzimy do niego. Przepraszam, czy mógłbyś pójść z nami? Musimy zadać parę pytań. Tak, oczywiście. Prowadzę go do tego domu, gdzie złożyli tą jebaną zbroję. No idzie z tobą. Pokazujemy mu zbroję. No trochę pobladł, jak ją zobaczył. Znaczy masz wrażenie, że był świadomy hełmu, tak? Bo najpierw zobaczył hełm i to go nie ruszyło. Ale jak zobaczył całą zbroję, to pobladł trochę. Nie rozumiem, panie. Znaleźliby tą zbroję u was. Wygląda jak całkiem stara, aczkolwiek wysoce renomowana zbroja. Jakiegoś bodajże nawet i generała. Nie wspominałeś nam o tym wcześniej.
No bo widzisz, że i nie musisz rzucać, że on kurwa nie ma zielonego pojęcia, skąd się ta zbroja tu wzięła. Jest przerażony i bardziej się boi tego żurawia, który stoi z wami, który jest, nie okazuje żadnych emocji, swoje oblicze chowa za maską z hełmu i w ogóle się nie odzywa, jeśli go nie pytacie. Ale widzicie, że on się bardziej boi tego żurawia niż was. I naprawdę nie wiem, co ta zbroja tu robi. Fakt, widziałem ten hełm, gdy wróciłem do wioski, to już tu był i ojciec stwierdził, że... Ja naprawdę nie wiem, co, jak to się stało. Pada na kolana przed tym żurawiem, nie przed wami. Ja naprawdę nie wiem skąd ta zbroja się wzięła. Nie wiedziałem o tej zbroi, wiedziałem o hełmie. Ja przepraszam, rozumiem, że nie powinienem, że powinienem to gdzieś zgłosić, ale ojciec mi zabronił. Ojciec teraz nie żyje, tak? Tak, w zasadzie tak. I wszyscy mieszkańcy tego domu też nie żyją. Czy jest może ktoś w wiosce, kto przeżył i miał z nimi jakiś związek, aby mógł wiedzieć, skąd to się wzięło? On, ten, z którym rozmawiacie. Ja się go pytam, w sensie. Aha. No bo on już powiedział, że on nie wie, tak? Wszyscy z ich linii krwi nie żyją, tak samo jak z linii mojego ojca i pokazuję ten drugi dom, nie? Tam, gdzie były te dzieci w tych kimonach. Moi przyjaciele może czy nie schowali, zakopali gdzieś ciała pod domem? Może mają jakieś przejście albo, nie wiem, przynajmniej ruchome deski? Ale panie, jakiego ciała? Ja... Ty? Ale panie, no, czy mogę zawołać chłopów, żeby rozebrali nawet cały dom, panie, jeśli cię to uspokoi, ale... Co ojciec ci mówił na temat tego hełmu? Pochodzi z tego samego okresu, co wachlarz w twoim domu? Tak, tak. Z okresu Wielkiej Bitwy, o tym mi ojciec opowiadał około 20 lat temu. Nie pamiętam dokładnie. W zasadzie tak naprawdę moja matka wyszła za niego za mąż. Jeden z głównych powodów był jego status, a ona jako wdowa, no to musiała znaleźć sobie jakiegoś męża. Wiesz pani, mało kto weźmie wdowę z niemowlakiem. A, Majumi, chyba musimy jechać do lasu. Zadbaj o to, by tą zbroję... Nie, zbroję jedzie z nami. Cała? Cała. No dobrze. Więc żuraw wychodzi za wami. Wiecie, dlaczego przeżył? Nie, możesz dłużyć? Przepraszam? Żuraw powiedział, on tak dość cicho mówi. Wiecie, dlaczego przeżył? Bo nie wiedział. Nie. Ostatnie zdanie. Wdowa z dzieckiem. To nie był jego biologiczny ojciec. To nie był jego biologiczny ojciec. Powiedział, wszyscy z jego linii krwi. Jego kuzynostwo, jego rodzeństwo i jego dalsza rodzina, ale nie biologiczna. Czy w takim razie osobą, która jest... To jest w lesie. Zaczynam się teraz zastanawiać, czy... Chociaż nie, raczej nie robiłby czegoś takiego. Dobra, jedźmy do lasu. Znaczy wiesz, do lasu nie trzeba jechać. No. Idziesz za domy, mijasz pole i jesteś. No dobrze, no to idźmy do lasu. To jest ten cichy las, tak?
Tak. Znaczy, jak mówię, wchodzicie może 300 metrów w głąb i się i cichnie. Widzicie, widzicie, że Daidoji też to zauważył, nie skomentował tego, ale tak... Szukajcie miejsca. Zaczął czuć się swoją. Szukajcie miejsca. Ciebie też bym prosił, panie Daidoji, to ułatwi nam poszukiwania, w którym mchy, porosty, krzaki rosną dużo, dużo lepiej niż w resztach. Zwykle trupy są dobrym nawozem. Dobrze, oczywiście. Powiedział. Ja wiem, że ja absolutnie spierdolę ten test na percepcję, więc wierzę w resztę. Okej. Okay. Okay. No, na to rzucamy? Rzućcie sobie, no, możecie rzucić sobie na percepcję plus polowanie. Daniel będzie miał tego 3 percepcji i 2 polowania, więc rzuci 5, zatrzyma 3. Przypomnijcie proszę, jak się polowanie nazywa, bo to jest stricte hunting. Hunting. Nie, jest hunting normalnie. Hunting jest w bugajski, tak wiesz? Okay. I rzućcie sobie potem od razu na Voida. Dobrze, więc kolejnego Voida zużywam. Nie zużywam. To jest po prostu, czy będziecie mieli szczęście, tak? Czy przez przypadek na coś wejdziecie i tutaj też nie podbijajcie, tylko im więcej, tym lepiej. Okej. Okay. No więc. On też z czego się śmiejecie? Mamy taki sam rzut na Voida. No więc słyszycie w oddali gdzieś taki śpiew, takie zawodzenie. Nie jest to dziewczyna, więc nie jest to na pewno. Nie jest to na pewno tamta, zresztą pewnie wszyscy czekają w wiosce. Wszyscy zapewne czekają w wiosce, kiedy wrócicie. Bardziej męski i nawet bym mógł zaryzykować stwierdzenie, że starszy mężczyzna śpiewa. Ta sama pieśń? Nie, ale też coś takiego... Smutnego. Coś smutnego, tak? Tylko jesteście za daleko jeszcze, żebyś odgadła, czy to wiesz. Czy na zasadzie coś zrobiłem i błagam fortuny o wybaczenie, czy bardziej na zasadzie spoczywaj nad, coś tam nad jego duszą, nie? Mhm. No to dryptamy tam. Przynajmniej ja. Okej, tak. Idziecie, no Bajusz, nie Bajusz się, tylko Daidoji podąża za wami niczym cień. I rzeczywiście słyszycie, że głos przybiera na sile i jest to ewidentnie ktoś z kontekstu pieśni. Bardzo szybko wnioskujecie, że jest to ktoś, kto śpiewa coś z prośbą o to, by fortuny i przodkowie zlitowali się nad duszami tych wieśniaków, którzy nie żyją. Zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie czują się nieswojo przy tych członkach mojego klanu. Czemu? No też ten typ jak siedzi, idzie za nami, siedzi cicho, się nie odzywa, jeszcze ma tą maskę pieprzoną. Zaczynam rozumieć, o co ludziom... Tak, tu jest kontekst trochę inny, ale... Ja wiem, że jest inny kontekst, ale to sam jakby ten sam wydźwięk, nie? Okay. Samo sformułowanie podąża za tobą, za wami jak cień. Mniej więcej z boku dochodzicie do mężczyzny, który siedzi w zazen, ma rozpalone jakieś kadzidełka i modli się właśnie o spokój tam dla kogoś. Chyba was nie widzi, choć ciężko chyba po prostu jest tak pochłonięty modlitwą, że nie skupię się na niczym innym, bo umówmy się, Ichiro pewnie już jest z lekkiej zbroi, tamten jest z ciężkiej zbroi, więc ciężko was nie usłyszeć, tak? Ale on, podeszliście dość blisko, nim on was zauważył. Znaczy, bo rzeczywiście, jak podchodzicie bliżej, to was zauważa. Widzicie, starszego mężczyznę, jest gdzieś koło 50-60 lat, to jak na Rokugan to naprawdę dużo, który się bardzo zdziwił waszą obecnością, podniósł się od razu, ale zobaczył, że jesteście samurajami, skłonił się w pas i się nie odzywa. Piękna pieśń.
Dziękuję pani, słyszałem, że 3 rodziny ze wsi zginęły. Starałem się im pomóc. Rozumiem. A ty? Skąd jesteś, jeżeli wolno zapytać? Jestem pustelnikiem, pani. Mieszkam w tym lesie. Mieszkasz tutaj w lesie? Tak, bardziej w głąb. Pokazuję ręką w głąb. Czyli nie w stronę wsi, ani nie w stronę gospody. Ale tak, jestem pustelnikiem, mieszkam w lesie. Jakoś informacje rozchodzą. Powiedz mi, znasz młodą dziewczynę, która w gospodzie pracuje? Jest tam córką bodajże gospodarza tamtejszego? Tak, Yumi bodajże, tak, widuję ją. Widuję ją często w lesie spaceruje. A dużo osób jakby przebywa w lesie na co dzień? Nie, bardzo rzadko. Mieszkańcy wsi też przychodzą tylko do linii drzew. Jeżeli potrzebują zciąć drzewa, to ścinają właśnie przy linii. Nie wiem, boją się chyba. Słyszeliśmy pogłoski o tym, że ponoć w lesie mieszka duch. To prawda? Pani, w każdym miejscu mieszkają duchy. Duch powietrza, duch... Mam na myśli coś, kogoś bardziej konkretnego niż duchy żywiołów. Długo się waha, a wy w tym czasie rzućcie sobie na szczerość. Nie, że, kła, nie, że kłamiecie, tylko czy widzicie, czy on mówi prawdę. Okej, okay, a jak płyną trudności? Myślę, że 15. Okej, okay, to. Można tak. Okej. Okay. To, co teraz powie, nie jest całą prawdą i macie wrażenie, że nie mówi całej prawdy z racji tego, że stoi przy was Daidoji. W sensie żurawie. Tak, widywałem kilka razy jakiegoś ducha samuraja klanu żurawie, ale nie mam pojęcia, kto to jest i czego szuka, co go trapi. To już i tak jest bardzo pomocne. Jeszcze raz? To już i tak jest bardzo pomocne. Gdzie go widywałeś? Nie w konkretnych miejscach, ale jakby na drodze pomiędzy gospodą, w lesie, ale na drodze pomiędzy na linii pomiędzy gospodą a wsią. Tu nie kłamie. O, może my wrócimy do szukania miejsca. Patrzyłem się na resztę. Więc jakby się rozchodzimy szukać miejsca, gdzie mogło być zakopane ciało, to jak Daidoji będzie dalej, to chciałbym podejść do tego pustelnika. Możecie go równie... On ma wam służyć za... Niby za Yojimbo, ale niby was pilnować, ale możecie mu kazać iść, nie wiem, się przejść albo iść tam, więc, bo chcemy porozmawiać na osobności. On wam nie może przeszkadzać w waszym śledztwie, więc... No to ja myślę, no to że... Poprosimy, tak, że jakby... Czy może nas zostawić samych pustelnikiem? Zdziwił się na waszą prośbę, ale kiwnął głową. Haj. I odchodzi. No i zostaliście sami, tak? Chcieliście. Byś mógł powiedzieć nam troszkę więcej detali o tym duchu, co tutaj chodzi. Widziałem, że wyraźnie bałeś się mówić przy Daidoji. Pokiwał głową w milczeniu. Tak.
to Kakita Hitahiyama. Mówi o duchu. Dobrze. I co się z nim stało? Albo raczej dlaczego tutaj przybywa? Został zamordowany przez swoich podkomendnych 20 lat temu w 20 lat temu w gospodzie. A gdzie leży jego ciało? Nie, przepraszam, nie 20 lat, 16 lat. A gdzie leży jego ciało? Nie wiem, gdzie jest jego ciało. Wiem, gdzie jest jego katana. Gdybyśmy prosili? W gospodzie, prawda? Kręci głową, że nie. Gdy jego towarzysze zamordowali go i wyrzucili ciało w lesie, tutejsi chłopi, którzy nad wyraz przynajmniej część z nich wiedziała o tym, rozszabrowała ciało. Mi udało się zabrać katanę i schować w kapliczce pani Doji, jakieś 10 minut spacerem od gospody. Dobrze, w takim razie miasto tam zaprowadził. Chcemy skompletować jego rzeczy, po czym poinformować o tej zbrodni. Tak, udało nam się znaleźć jego zbroję. I mam nadzieję, że skompletował. Nie mogę. Dlaczego? Gdyż jednym ze sprawców jest tutejszy namiestnik. Jeśli się dowie, to mnie zabije. I tym pozytywnym elementem kończymy dzisiejszą sesję. Nie.